Dzień dobry, proszę Państwa, miała godzina 9. Na sali obecnej jest w tej chwili 19 radnych, także nasze uchwały będą prawomocne. Zanim porządek obrad dzisiejszy jest następujący. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, punkt drugi, przyjęcie protokołu z poprzednich sesji Rady Miasta Szczecina z 17 października 2016 roku oraz 7 listopada 2016 roku. Punkt trzeci, uchwała w sprawie dokonania zmian w Urzędzie Miasta Szczecina na 2016 rok. Punkt czwarty, uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecina na lata 2016-2025. Punkt piąty, uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla polityki krótkiej i kosztowniczej lat 2016-2018. Punkt szósty, uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Punkt siódmy, uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu. Punkt ósmy, uchwała w sprawie wniesienia do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki ZOO w Szczecinku Planu Rzeczowego Aportu w formie nieruchomości stanowiących własność miasta Szczecinek. Punkt 9. Uchwała w sprawie przekazania przez miasto Szczecinek w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości. Punkt 10. Uchwała w sprawie nabycia przez miasto Szczecinek prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Punkt 11. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność miasta Szczecinek. Punkt 12. Uchwała w sprawie zmiany nazwy Miejskiej Jednostki Obsługi Odpadów w Szczecinku na Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku. Punkt 13. Uchwała w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą wyruszany do przedszkola publicznego imienia Kornela Markuszyńskiego w Szczecinku w świat zabawy i nauki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Punkt 14. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 3 połączone przez 14 przez 2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. Punkt 15. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na Rudowicza 4 w Szczecinku. Punkt 16. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminnego w Szczecinku. Punkt 17. Uchwała w sprawie programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. Punkt 18. Uchwała w sprawie skargi KSZY na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku. Punkt 19. Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika Obywatela Pułapko w Szczecinku na uchwałę Rady Miasta Szczecinek nr 28 łamane przez 260 przez 2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Obywatela Pułapko. Punkt 20. Informacja Burmistrza Miasta Szczecinek w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społeczno-użyteczna. Punkt 21. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Szczecinek. Punkt 22. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek. Punkt 23. Wnioski, zapytania radnych. Punkt 24. Zamknięcie sesji. O głos chciał prosić burmistrz Hedabras. Chcę wprowadzić nowy punkt do porządku obrad. Proszę panie burmistrzu. Szanowni Państwo, chciałem prosić, aby wprowadzić przede wszystkim w punkcie 5. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Politechniki Koszalińskiej w latach 2016-2018. Żebyśmy tutaj wprowadzili dodatkowy zapis, to rzeczywiście tak, ja przepraszam, ponieważ teraz mówimy o porządku, to ja to powiem przy tej uchwale. Prosiłbym, aby wprowadzić nową uchwałę w sprawie trybu i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół, dla których miasto Szczecinek nie jest organem prowadzącym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Chcę powiedzieć, że ta uchwała była przedmiotem Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
i turystyki. My tą uchwałę chcieliśmy początkowo przedłożyć na następnej sesji, ale doszliśmy do wniosku, że ze względu na to, że ona musi być publikowana i wchodzić w życie 2 tygodnie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, bezpiecznie będzie, jeżeli uchwała, którą co roku powinniśmy uchwalać, tak powiem, będzie na tej sesji, a nie następnej. Myślę, że to nie powinno być żadnym problemem dla Państwa, tym bardziej, że jest opinia Komisji. Jako który punkt, Panie Burmistrzu? Ja proponuję, żeby to było wprowadzone jako punkt 14. Po punkcie 13 uchwała w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Wyruszamy do przedszkola publicznego Jana Matuszyńskiego w Szczecinku w świat zabawy i nauki w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Proponowalibyśmy punkt proponowany przez Pana Burmistrza jako 14 uchwała w sprawie trybu i rozliczania dotacji dla przedszkoli szkół, na których miasto Szczecinek nie jest organem prowadzącym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Kolejne punkty odpowiednio wyższą numerację by otrzymał. Czy ktoś z Pań, Panów Radnych chciałby zabrać głos odnośnie proponowanej zmiany w porządku obrad? Nie widzę. Kto z Pań, Panów Radnych jest za przyjęciem zmiany proponowanej przez Pana Burmistrza? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie 19 osób za. W takim razie po zmianach porządek obrad wygląda następująco. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miasta Szczecina z 17 października 2016 oraz 7 listopada 2016 roku. Punkt trzeci, uchwała w sprawie wykonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2016 rok. Punkt czwarty, uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2016-2025. Punkt piąty, uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Politechniki Koszalińskiej w latach 2016-2018. Punkt szósty, uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Punkt siódmy, uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych. Punkt 8. Uchwała w sprawie wniesienia do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego z Trybizału w Szczecinku wkładu rzeczowego aportu w formie nieruchomości stanowiącej własność miasta Szczecinek. Punkt 9. Uchwała w sprawie przekazania przez miasto Szczecinek w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości. Punkt 10. Uchwała w sprawie nabycia przez miasto Szczecinek prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Punkt 11. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność miasta Szczecinek. Punkt 12. Uchwała w sprawie zmiany nazwy Miejskiej Jednostki Obsługi Oświaty w Szczecinku na Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku. Punkt 13. Uchwała w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Wyruszamy do przedszkola publicznego imienia Kornela Matuszyńskiego w Szczecinku Świat Zabawy i Nauki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Punkt 14. Uchwała w sprawie trybu i rozliczania dotacji dla przedszkoli szkół, na których miasto Szczecinek nie jest organem prowadzącym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Punkt 15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 3 łamane przez 14 przez 2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg komunalnych. Punkt 16. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na Narodowicza 4 w Szczecinku. Punkt 17. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Klińskiego w Szczecinku. Punkt 18. Uchwała w sprawie programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, w których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. Punkt 19. Uchwała w sprawie skargi też na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku. Punkt 20. Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika Obywatela Bławko w Szczecinku na uchwałę Rady Miasta Szczecinek nr 28 łamane przez 260 przez 2016 dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Obywatela Bławko. Punkt 21. Informacja Burmistrza Miasta Szczecinek
w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, punkt 22 sprawozdanie burmistrza miasta Szczecina, punkt 23 informacja przewodniczącej Rady Miasta Szczecina, punkt 24 wnioski i zapytania radnych, punkt 25 zamknięcie sesji. Przypominam o mojej ciągłej prośbie o wyłączenie bądź wyciszenie telefonów komórkowych. Przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miasta Szczecina z 17 października 2016 roku oraz 7 listopada 2016 roku. Oba protokoły były wyłożone w Biurze Rady Miasta. Czy ktoś z Pań i Panów Radnych ma uwagi co do tych protokołów? Przechodzimy w związku z tym do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta Szczecina z dnia 17 października 2016 roku? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie 19 przydań. Dwie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta Szczecina z dnia 7 listopada 2016 roku. Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie 19 osób za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu trzeciego. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok. I proszę o przedstawienie stanowiska komisji pana przewodniczącego Komisji Budżetowo-Ekonomicznej, pana Jerzego Kania. Szanowni Państwo, Komisja Budżetowo-Ekonomiczna w swoim posiedzeniu spotkała się 17 listopada. Pracowaliśmy nad 9 projektami uchwał. Jako pierwszy był projekt uchwały w sprawie wykonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok. W uzasadnieniu załączniku nr 1 proponuje się zwiększyć dochody budżetu miasta Szczecinek o kwotę 25 tysięcy złotych w następującym tytule. To jest urealnić planowane wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie w stołówce przedszkolnej oraz proponuje się zwiększyć wydatki budżetu miasta Szczecinek o kwotę 121 560 zł oraz pomniejszyć o kwotę 96 560, tym samym zwiększyć o kwotę 25 tysięcy w następujących tytułach. Zmniejszyć o kwotę 7 tysięcy planowane środki na remonty dróg, zmniejszyć o kwotę 2 tysięcy planowane środki na remont osiedla Trzesieka, zmniejszyć o kwotę 26 560 zł planowane środki na Radę Osiedla Zachód 1 16,5 tysiąca, Rada Osiedla Trzesieka 6 tysięcy, Rada Osiedla Słowiańska Łódzka 4060 zł i te środki przeznaczyć na wydatki inwestycyjne na tych osiedlach. Zmniejszyć o kwotę 36 tysięcy planowane wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, te środki przeznaczyć na wydatki związane z realizacją nowej inwestycji wieloletniej. Zwiększyć o kwotę 25 tysięcy i te środki przeznaczyć na zakup środków żywności do stołówki przedszkolnej oraz zmniejszyć o kwotę 25 tysięcy planowane środki na osiedlenie miasta. Natomiast proponuje się dodatkowo zwiększyć o kwotę 71 560 środki te przeznaczyć na budowę siłowni na osiedlu Zachód 1-16,5, na realizację nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą dostawa i montaż wiatr rekreacyjny 15 tysięcy Rada Osiedla Trzesieka, 4060 zł Rada Osiedla Słowiańska Łódzka oraz na realizację nowego wieloletniego zadania inwestycyjnego pod nazwą Kompleksowa Modernizacja Energetyczna Wielorodzinnych Budynków Mieszkalnych w mieście Szczecinek 36 tysięcy oraz zwiększyć o kwotę 25 tysięcy środki przeznaczyć na realizację nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą Zakup Choinki Świątecznej. W załączniku nr 2 w związku ze zmianami, o których przed chwilą Państwu powiedziałem, urealniono wydatki na zadania inwestycyjne pod nazwą budowa siłowni na powietrzu oraz wprowadzono nowe zadania inwestycyjne dostawa i montaż wiatr rekreacyjnych, zakup choinki świątecznej oraz kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek. Komisja po dyskusji głosowała 5 głosami za, przy 2 wstrzymujących i tym samym rekomenduje budowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pan radny Paweł Kwak, proszę. Mam takie drobne pytanie dotyczące nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego, czyli zakupu choinki w kwocie 25 tysięcy. Pytanie brzmi, czy te względy, czy są to względy estetyczne, czy ekonomiczne? Zakładam, czy ekonomiczne. W związku z tym interesuje mnie rozbieżność pomiędzy kosztami montażu, demontażu oraz utrzymania rzadka żywego. Czy jest to kwota 6 tysięcy złotych, o której usłyszałem na komisji od pana skarbnika? Czy też kwota 3 tysięcy, jak wspominał pan rzecznik, który jest w portali?
I mam jeszcze pytanie, jaka jest żywotność takiej choinki sztucznej i gdzie ona będzie składana? Dziękuję. Pan burmistrz, pytanie, proszę. Jeżeli chodzi tutaj o to, jakie były powody, to tak jak pan radny zauważył, na pewno ekonomiczne. Wykonaliśmy analizę wydatków, jakie miasto ponosiło w ostatnich 3 latach, bo zakładamy, że nowa choinka, którą zamierzamy zakupić, sztuczna, będzie użytkowana przez kolejne 3 lata. Średnio do tej i też dlatego ostatnie 3 lata braliśmy tutaj pod uwagę wszystkie koszty, które były związane z transportem, dekoracjami, transportem, dźwigami i tak dalej, i tak dalej. Łącznie środki w ostatnich 3 latach, jakie ponieśliśmy na choinkę z ozdobami, wynosiły 40 061 zł, czyli średnio rocznie ponad 13 tysięcy złotych, 13 353 zł, jak tutaj pani dyrektor wyliczyła, takie środki rocznie średnio wydawaliśmy na właśnie na choinkę. W związku z tym zakładając, że przez 3 lata będziemy mogli użytkować, jest to dla nas tańsze rozwiązanie i bardziej optymalne. Cena choinki z transportem 22 755 zł. Tak, czyli to my przez, jak powiedziałem wcześniej, przez 3 lata wydaliśmy 40 tysięcy złotych. Mogę jeszcze? Dziękuję bardzo, burmistrza. Ja chciałem jeszcze uzupełnić, bo tutaj pewien aspekt nie został przez pana burmistrza. Nie był poruszony. Mianowicie w ciągu ostatnich 3 lat mieliśmy właściwie co roku kłopoty z utrzymaniem tej choinki, ponieważ zmiany jakieś klimatyczne, które na pewno są również odczuwane w środku, powodują, że w grudniu, właściwie przed świętami, w tym okresie przedświątecznym, tutaj bardzo często Szczecinek nawiedzają bardzo silne wiatry. Doszło do tego, że musieliśmy wynająć chyba 2 lata temu dźwig, który przez 2 tygodnie podtrzymywał tą choinkę, żeby ona nie spadła. Ja muszę powiedzieć, że no, czuję się co roku odpowiedzialny za to, co będzie, jeżeli ta choinka runie na kogoś. Mimo że ona była dobrze, no, wydawałoby się, umocowana, każdorazowo po paru tygodniach się przechylała, problemy były. Mieliśmy różnego rodzaju zastrzeżenia, również mieszkańców Szczecinka. To jest oczywiście, wszystko zależy od tego, kto jak na to patrzy. Jedni lubią choinki żywe, inne sztuczne, ale mieliśmy również pretensje mieszkańców, że wycina się lasy, kiedy inne miasta stawiają bardzo piękne choinki sztuczne. Ta choinka jest choinką, która jest montowana z 3 części i na pytanie, gdzie to będzie w tej chwili przechowywane, to ja panu nie potrafię powiedzieć. Choinka będzie 8-metrowa i na pewno nie będzie żadnym problemem przechowanie jej do następnego sezonu. A okres żywotności takiej choinki jest liczony na 3-4 lata, więc nie jest wykluczone, że to nawet będzie dłużej niż 3 lata będzie ona tutaj stała w Szczecinku. I ta choinka 23 tysiące, która będzie kosztowała, to już jest choinka w pełni ubrana, z światłami LED-owymi. Też żeśmy nie mówili o tym, ile kosztują ozdoby, które trzeba co roku nowe kupować, ponieważ przy demontażu to wszystko ulega uszkodzeniu. One się składają z setek żaróweczek, dosyć drogich. Także to naprawdę z punktu widzenia ekonomicznego z całą pewnością jest to udany zakup, trafny. Natomiast czy to się będzie podobało mieszkańcom, to się okaże po zimowym sezonie. No ja mam nadzieję, że tak. A jak nie, to będziemy myśleli, żeby zmienić myślenie o tym ozdobieniu miasta w okresie świątecznym. Dziękuję bardzo. Pan radny Marcin. Słuchając tych panów wypowiedzi, mam jeszcze jedno pytanie. Czy ta choinka będzie pod jakimś względem bardziej stabilna, żebyśmy nie mieli tego problemu z wiatrem? Bo pan burmistrz mówił, że przy tej żywej był taki problem, czy przy tej sztucznej ten problem zniknie? Znaczy, choinka jest dosyć ażurowa. W środku jest wypełniana takimi workami z piaskiem i według producenta jest ona absolutnie stabilna i niegroźna. Natomiast no, drzewo kilkunastometrowe jest bardzo ciężkie, nie muszę panu mówić, no, stanowi pewne zagrożenie. Dziękuję. Pan radny Jacek Pawłowicz, proszę.
Ja chciałbym tylko się odnieść do komisji, jaka w tej właśnie w sprawie zmian w budżecie się odbyła. Tam mieliśmy informacje, chciałbym, żeby na przyszłość na komisji te informacje, które teraz usłyszeliśmy, żeby no, były już przygotowane, bo na komisji dowiedzieliśmy się, że koszt poprzednich choinek, koszt taki roczny to było około 6 tysięcy złotych i że to w ciągu 4 lat to się zwróci. Tak. Teraz się okazuje, że to jest 13 tysięcy, było 13 tysięcy, także po prostu chciałbym na przyszłość, aby informacje, które otrzymujemy na komisji były czytelne. Dziękuję. Dziękuję. Pan Burmistrz Darbas, proszę. No być może, że nie mieliśmy pełnych informacji na komisji. Muszę powiedzieć, że nikomu nie przyszło do głowy, że państwo akurat będziecie tutaj dopytywali się o rzecz, która jest no, zupełnie w budżecie banalna. Natomiast ta cena, która zostaje podana choinki, to jest, to była cena drzewka. Natomiast jest, do tego trzeba dodać transport, trzeba dodać przede wszystkim ozdoby, które są niezwykle drogie i razem to daje i ta cena jest zmienna. Nie można powiedzieć, ile kosztuje taka choinka żywa rocznie, dlatego że ona w jednym roku, mogę panu konkretnie powiedzieć, tak, na przykład w roku 2014 kosztowała 21 tysięcy złotych. Taki był koszt drzewa, transportu i zakupu kurtyn, śnieżynek i tam jakichś innych dekoracji i montaż ich. Natomiast rok później, ponieważ była to choinka z prywatnej posesji, łączny koszt był 8600 zł. Myśmy to uśrednili z 3 lat, więc z 3 lat jednego roku jest 10 tysięcy, innego 21, trzeciego 8600, razem uśredniona cena jest 13 356 zł. Dziękuję. Pan radny odpowiedział. Ja już nie chcę ciągnąć tego tematu, ale panie burmistrzu, po prostu na komisji dostaliśmy informację, że koszt takiego drzewka to jest 100 zł, a łączny koszt całości przywiezienia tego drzewa, ustawienia wszystkich dekoracji to jest 6 tysięcy złotych. Ale ja nie chcę ciągnąć tego tematu, ale po prostu niech pan na to nie mętnie oczu. Dziękuję. Proszę się powstrzymać od tego typu komentarzy, panie radny. Ja bym bardzo prosił, żeby pan taki bzdur nie opowiadał, że ja mydlę oczy, ponieważ ja właśnie z szacunku między innymi dla radnych przedstawiam państwu co do złotówki wyliczone koszty z ostatnich 3 lat. Tych kosztów nie było na komisji, ponieważ żeśmy się nie spodziewali, że będziecie w zakupie 25-tysięcznym wymagali tak szczegółowej analizy. Ta analiza została przygotowana na sesję, a odmącenia, proszę pana, to na pewno są tutaj inne osoby, nie ja. Panie burmistrzu, też proszę się powstrzymać. Pan skarbnik Grzegorz Kurski, proszę. Proszę państwa, ja chciałem powiedzieć, że na komisji pan radny zadał mi takie pytanie. To jest pytanie dosyć trudne. Ja nie chciałem przerywać tej komisji i wybrać się do gabinetu swojego i od dziewczyn uzyskać te informacje szczegółowe, więc podałem kwotę, którą mniej więcej ponosimy, a mianowicie 100 zł za drzewko oraz około 6 tysięcy dowóz i rozbiórka tego. Ja nie brałem pod uwagę ustrojenie tej choinki i tak dalej. Po drugie chciałbym powiedzieć, że no zadawanie takich pytań i żądanie odpowiedzi stuprocentowych, a więc takie jakie były wydatki, no wymaga przerwania komisji i policzenia tego wszystkiego. Dziękuję. Ja mam prośbę, nie rozmawiajmy już o komisji, rozmawiajmy o projekcie uchwały. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy w związku z tym do głosowania. Kto z pań panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 4 osoby się wstrzymały, 15 za. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu 4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2016-2025. I ponownie proszę o przedstawienie stanowiska Komisji Budżetowo-Ekonomicznej pana przewodniczącego Jerzego Kania. Panie i Panowie Radni, Komisja Budżetowa Ekonomiczna zajęła się projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2016-2025.
Tutaj mamy w załączniku numer 2 wprowadzenie przedsięwzięcia wyjmującego wydatki majątkowe. Ta nazwa już padła, ale przypomnę, kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek. Całość przedsięwzięcia to 2 682 500 zł. Z tego na rok 2016 36 tysięcy, na rok 2017 56,5 tysiąca, na rok 2018 1 110 tysięcy i na rok 2019 1 480 tysięcy. Komisja 5 głosami za, 3 wstrzymujących pozytywnie rekomenduje podobrać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2016-2025. Proszę o podniesienie ręki. 15 osób za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, 4 osoby się wstrzymały. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 5. Pa w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Politechniki Koszalińskiej w latach 2016-2018. Zanim oddał głos panu przewodniczącemu komisji, o głos prosił burmistrz Douglas, który chciałbym mieć o to poprawkę. Proszę. Chciałbym tutaj prosić o dodanie jednego słowa w paragrafie pierwszym tej uchwały, mianowicie w ostatnim zdaniu, aby brzmiało to kształcącego przyszłych pracowników dla przedsiębiorców funkcjonujących na rynku lokalnym, a nie tak jak to było zaproponowane, kształcącego pracowników. Nie kształcącego pracowników, tylko kształcącego przyszłych pracowników. To jest wszystko, jeżeli chodzi o zdanie. Dziękuję. Czyli autopoprawka proponowana przez pana burmistrza polega na tym, żeby w paragrafie pierwszym, który brzmi: postanawia się udzielić budżet miasta Szczecinek w latach 2016-2018 dotacji celowej dla Politechniki Koszalińskiej w wysokości 800 tysięcy złotych, w tym w 2016 roku 200 tysięcy złotych, w 2017 300 tysięcy złotych, w 2018 roku 300 tysięcy złotych, na dofinansowanie realizacji projektu zamiejscowy Wydział Przemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej o kierunku inżynieria i automatyzacji w przemyśle drzewnym jako wydział zamiejscowego z siedzibą w Szczecinku. Powstanie wydziału zapobiegnie tendencji zmniejszania się ilości mieszkańców Szczecinka i zwiększy atrakcyjność inwestycyjną miasta poprzez utworzenie ośrodka akademickiego. W chwili obecnej mamy kształcącego pracowników dla przedsiębiorczych funkcjonujących na rynku lokalnym, szczególnie w obrębie klastra meblowego. Po autopoprawce zaproponowanej przez pana burmistrza treść będzie brzmiała: kształcącego przyszłych pracowników dla przedsiębiorców funkcjonujących na rynku lokalnym, szczególnie w obrębie klastra meblowego. Oddaję głos panu przewodniczącemu Komisji Budżetowo-Ekonomicznej, panu Jerzemu Kani. Podziękować pani przewodniczącej, bo zdecydowała większość projektu uchwały, także już nie będę się za bardzo tutaj powtarzał. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę państwa, że w projekcie uchwały mamy rzeczywiście wskazaną pomoc dla Politechniki Koszalińskiej i uznając, że jest to jakby podstawą konstruktywnej współpracy z Politechniką Koszalińską. Konstruktywną to znaczy taką, że ze strony Politechniki Koszalińskiej uczelnia będzie miała świadomość trwałego wsparcia ze strony miasta. Bo to jest ważne, żeby planować na przyszłość, a nie tylko zawieszać to na najbliższy rok akademicki. Stąd komisja 4 głosami za, przy 3 wstrzymujących pozytywnie rekomenduje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Otwieram dyskusję. Przechodzimy w takim razie do głosowania. Najpierw autopoprawki zaproponowanej przez pana burmistrza. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem tej autopoprawki polegającej na dodaniu słowa przyszłych, który uprzednio zdecydowanym w fragmencie. Kto z pań, panów radnych jest za, proszę o podniesienie ręki. 16 osób za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, 3 osoby się wstrzymały. W takim razie autopoprawka została przyjęta. Głosujemy teraz nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Politechniki Koszalińskiej na lata 2016-2018 z autopoprawką zaproponowaną przez pana burmistrza. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. 15 osób za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, 4 osoby się wstrzymały. Dziękuję.
Przechodzimy do kolejnego punktu 6. Uchwała w sprawie określenia wysokości stałego podatku od nieruchomości i oddaję głos panu przewodniczącemu Jerzemu Braniu. Szanowni Państwo, w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stałego podatku od nieruchomości ważną sprawą jest to, że zgodnie z artykułem 5 ustawy, ustęp 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, stawki podatku od nieruchomości ustalone przez gminę nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych ustalonych przez ministra finansów. Według obwieszczenia ministra finansów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku, opublikowanego w Monitorze Polskim z 5 sierpnia 2016, pozycja 779, stawki maksymalne spadły w stosunku do 2016 roku o 0,9%, czyli o wskaźnie cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2016 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2015 roku. I tym samym uchwała musi zmienić stawki, żeby były zgodne. I tak, od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stawka zmniejszona została o 0,16 zł na metr kwadratowy. Zajętych na obrót kwalifikowanym materiałem siewnym stawka zmniejszona o 0,06 zł na metr kwadratowy. Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych stawka zmniejszona o 0,02 zł na metr kwadratowy. Pozostałych stawka zmniejszona o 0,04 oraz w drugiej części od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji stawka zmniejszona o 0,02 zł na metr kwadratowy. Pozostałe podatki pozostają na poziomie roku bieżącego. Komisja po dyskusji 5 głosami za, przy 2 wstrzymujących przyjęła projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Za dyskusję. Pan radny Romanowicz, proszę. Uzasadnienie uchwały mówi wyraźnie, jaki był powód, jaki jest powód obniżenia stawek podatku od nieruchomości w niektórych pozycjach od budynków i w niektórych pozycjach od gruntów. A więc jest to pierwszy przypadek, jak ja sobie przypominam, który powoduje, a więc deflacja powoduje, że wiesz, minister finansów musiał obniżyć górne stawki podatków od nieruchomości i opłat lokalnych. Jest to moim zdaniem ruch w dobrym kierunku, projekt tej uchwały, ale moim zdaniem za mały. Ponieważ jak ja sobie przypominam, w naszym programie Razem dla Szczecinka było nieco większe obniżenie podatków od nieruchomości. Dlatego ja osobiście się wstrzymam przy podejmowaniu tej uchwały. Ja sądzę, że pozostali członkowie klubu też. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Marcin, proszę. Chciałem zwrócić uwagę, że jeżeli mamy być miastem, które chciałoby przyciągać do siebie przedsiębiorców, to ustalenie stawki od prowadzonej działalności, stawki podatku od nieruchomości prowadzonej działalności gospodarczej, a taką mamy pierwszą stawkę na maksymalnym możliwym pułapie, jest dla mnie błędem i ja bym głosował przeciw. Ktoś jeszcze chciałby? Pan radny Mariusz Gruziński, proszę. Proszę Państwa, jak co roku o tej porze dyskutujemy na temat stawek od podatku od nieruchomości i ja sądzę, że każdy z nas pozostaje przy swoim zdaniu. Ja parokrotnie już zadałem pytanie, czy w związku z tym, że burmistrz wykorzystuje swoje możliwości i próbuje maksymalnie zwiększyć przychód dla miasta Szczecinek, jest dobrym ruchem? Ja uważam, że tak, ponieważ ktoś kiedyś mógł powiedzieć, dlaczego takiego ruchu nie wykonał i dlaczego nie zaniechał możliwości zwiększenia budżetu miasta, który ten budżet miasta jest potem konsumowany przez nas wszystkich. W związku z tym, jeżeli zmniejszymy wartość dochodu miasta, to zmniejszymy możliwość wydatkowania dla siebie pieniędzy. Szanowni Państwo, no, tendencja zmniejszania podatków jest bardzo miła, ale odbija się no, niestety na naszych kieszeniach później.
ponieważ chcielibyśmy, żeby zainwestowane były w drogi, w ochronę zdrowia, w przedszkola, szkolnictwo itd. itd. Skąd wziąć te pieniądze? Od początku naszej sesji dzisiejszej już Państwo zauważyliście, że próby oszczędzania pieniędzy, wydatkowania pieniędzy przez miasto są poczyniane. Chociażby mówiliśmy na temat choinki, która ma być na Placu Wolności postawiona w tym roku. To jest kwota kilkunastu tysięcy zaoszczędzonych pieniędzy. Także tendencja do oszczędzania w budżecie miasta jest, przepraszam, natomiast my musimy mieć jak gdyby odpowiedni i stały poziom przychodu pieniędzy. Bo jeżeli nie będziemy mieli pieniędzy, to nie będziemy mieli jak wydatkować. Uważam, że zgodnie z tym, co zostało powiedziane w tej chwili, obniżenie następuje, bo taka jest regulacja prawna, natomiast musimy cały czas pamiętać, że powinniśmy nasze pieniądze, nasze, bo to my obywatele płacimy do Urzędu Miasta, być w maksymalnym możliwości wykorzystywane w drugą stronę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja bym chciała tylko dodać, że podatek od nieruchomości jest głównym źródłem przychodów pieniędzy do budżetu miasta i w całej szczegółowości zgadzam się z wypowiedzią pana radnego Marka Łukaszyńskiego. Pan Dubiś dla nas, proszę. Ta dyskusja jest bardziej oczywiście nasilona wtedy, kiedy proponujemy utrzymanie stawek na poziomie proponowanym przez ministra, bo przypominam, że my nie podnosiliśmy nigdy stawek, my po prostu zmniejszaliśmy obniżenie stawek, tak? Dlatego, że stawka podatku od nieruchomości to jest taka stawka, jaką proponuje minister finansów. Natomiast miasta mają prawo obniżać tą stawkę i myśmy przez wiele lat obniżali, co spowodowało to, że mieliśmy zmniejszone dochody do budżetu. Pojawiła się interpretacja Regionalnej Izby Obrachunkowej zarzucająca miastom takim jak Szczecinek, że w sposób nieuzasadniony pozbywa się dochodów własnych. Jest to tym bardziej słuszne, że o czym zresztą mówiłem wielokrotnie przy okazji omawiania przyszłorocznego budżetu, że coraz trudniej jest nam uzyskać dochody majątkowe ze sprzedaży mienia, ponieważ tego mienia jest po prostu coraz mniej. No, miasto tylko raz się trochę rozrosło, zwiększając swoją powierzchnię, natomiast tak, no nie jest gumy. I tych gruntów, które należą do miasta, jest ograniczona ilość. Myśmy już tutaj większość gruntów, które mogliśmy sprzedać, jakieś ceny, żeśmy sprzedali. Został jeszcze do wykonania deal, na który bardzo czekam, który powinniśmy zrobić, dlatego że nas tego z kolei rozliczą w Urzędzie Marszałkowskim. Powinniśmy sprzedać grunty w specjalnej strefie ekonomicznej na Koszalińskiej. Natomiast są oczywiście jeszcze działki pod budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne, jednorodzinne, jakieś plomby. U nas tego jest coraz mniej. I musimy sobie zdawać sprawę z tego, że za 2, 3, 4 lata główne dochody miasta, czyli to, z czego, co potem będziemy mogli obrócić na wydatki, to będą z podatku od nieruchomości i z podatku od osób fizycznych. Podatek od osób fizycznych z roku na rok dosyć znacznie wzrasta. Dlaczego wzrasta? Dlatego, że miasto się rozwija, przychodzą nowe zakłady pracy. Najlepiej widać to w tej chwili w klastrze meblowym. I jakoś te nieobniżone stawki, bo jeszcze raz mówię, nie podwyższone, tylko nieobniżone stawki za budynki wykorzystywane pod działalność gospodarczą jakoś nie przestraszyły inwestorów. Są zupełnie inne rzeczy brane pod uwagę. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, że podatek od nieruchomości jest na prawie samym końcu w analizie kosztów uzyskania przychodu przez przedsiębiorców. I myślę, że pan o tym doskonale wie, natomiast to po prostu są wypowiedzi absolutnie populistyczne. Nic tutaj, to co zrobiliśmy przy podatkach, w ani jednym przypadku nie spowodowało, że zakład, który rozważał przyjście do Szczecinka, z tego powodu, z tego przyjścia do Szczecinka zrezygnował. Jeżeli ma pan takie oczywiście niewymyślone, tylko prawdziwe informacje, to bardzo proszę je podać. Dziękuję bardzo. Pan radny Marcin Dedka, proszę. Chciałbym zwrócić uwagę, może się mylę, ale prosiłbym o odpowiedź pana burmistrza, czy czasem klaster meblowy to nie stoi w specjalnej strefie ekonomicznej? Co to ma do rzeczy, proszę pana? W specjalnej strefie ekonomicznej tak samo się płaci za podatek, tak samo się płaci podatek od nieruchomości. Bardzo dobrze pan to powiedział. Są właśnie po to, żeby ściągnąć inwestorów. Miasto używa pewnych narzędzi. Takim narzędziem jest między innymi pomoc sektorowa
która powoduje, że nowy inwestor, jeżeli zainwestuje odpowiednie kwoty, stworzy nowe miejsca pracy, wyda na swoje inwestycje duże pieniądze, może się starać o zwolnienie z podatku od nieruchomości nawet na 5 lat. I to są właśnie zachęty, a nie to, żeby majstrować przy wysokości podatku od nieruchomości. Natomiast w strefie ekonomicznej obowiązują oczywiście przepisy. One są związane nie z zwolnieniem podatku od nieruchomości, o czym powinien Pan wiedzieć, tylko od zwolnieniem podatku od osób prawnych, w zależności od tego, jaka inwestycja w strefie ekonomicznej specjalnej jest przedsięwzięciem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dochodzimy troszeczkę też do absurdu, bo w mieście no niecałym 40 tysięcznym, nawet mniej niż 40 tysięcznym, podatki od nieruchomości są na poziomie takim podobnym, takim samym jak w Warszawie. To co, no tak, no to jest absurd właśnie. Drodzy Państwo, nie może być tak, że budżet finansowy, jakim dysponuje tutaj potencjalne nasze firmy, które szukają miejsca na rynku, aby te same pieniądze musiał wydać powiedzmy w terenie bardziej większych gdzieś miastach, gdzie jest lepiej rozwinięte są drogi, gdzie jest lepszy kontakt z innymi rejonami. Powiem w ten sposób. Państwo mówią, że stwarzacie warunki tutaj w Szczecinku do tego, żeby się rozwijały firmy, że już się rozwijają te firmy. Ja może przypomnę, tak, Państwo cały czas mówicie o fabrykach mebli. Powstały już chyba teraz dwie czy trzy fabryki mebli. W jednej pracuje 30 osób, w drugiej 80 czy 70. No i fajnie, będziemy niedługo takim zagłębiem fabryk kilkudziesięcioosobowych. A chciałbym przypomnieć, że w miejscowościach nieopodal Szczecinka, w okolicy, typu Drawsko, typu Świdwin, typu Białoga, powstają fabryki, na przykład w Świdwinie fabryka mebli, która będzie zatrudniała 500 osób. Naprawdę my się tak nie podniecajmy tym, że u nas jest tyle fabryk, bo my zakłady pracy nazywamy, tu już Państwo nazywacie fabrykami. Chodzi o to, żeby naprawdę stworzyć warunki do tego, aby ci inwestorzy chcieli tu przyjść i stwarzać warunki do tego, aby mieszkańcy, którzy tu mieszkają, też mieli stawki, nawet stawki od nieruchomości na poziomie niższym niż to jest na przykład w Warszawie, gdzie portfel przeciętnego warszawiaka jest, że tak powiem, większy niż portfel zasoby finansowe mieszkańca Szczecinka. Dziękuję. Ja mam parę uwag do Pana odpowiedzi. Po pierwsze, nie odpowiedział Pan na pytanie Burmistrza, czy znacie Państwo jakąś firmę, która z powodu właśnie wysokości podatku nieruchomości w Szczecinku zrezygnowała z swojej lokalizacji w Szczecinku. To jest jedna uwaga. Druga uwaga, mówi Pan, że elementem, który przyciąga firmy, są między innymi drogi. To proszę sobie uzmysłowić to, co mówił radny Marek Obryliński, że na te drogi trzeba mieć pieniądze. Pieniądze z powietrza się nie biorą, między innymi biorą się z podatku nieruchomości. Trzecia sprawa, ciekawa jestem, czy jeśli będziemy rozmawiać o budżecie na kolejnej sesji, czy Państwo, Panowie Radni, którzy w tej chwili kontestujecie wysokość podatku nieruchomości, który składa się na wysokość naszego budżetu, czy będziecie w stanie pokazać, z których inwestycji mamy zrezygnować, żeby według Państwa utrzymać... Zobaczymy. Proszę w takim razie o zabranie głosu Pana Radnego Marcina Dodka. Pytanie, które zadałem Panu Burmistrzowi dotyczące specjalnej strefy ekonomicznej, to było pytanie retoryczne. Ja wiem, jak działa specjalna strefa ekonomiczna i chciałbym Panu powiedzieć, że ci przedsiębiorcy, którzy tam się pojawili się właśnie z tego względu wbrew temu, jakie tam są podatki do nieruchomości, pojawili się dzięki zwolnieniom innych i posiadaniu innych ulg. Ale zadam Panu takie pytanie dodatkowe dotyczące tego, co się u nas w mieście dzieje. Niech mi Pan powie, ile takich dużych przedsiębiorstw, ile miejsc pracy w takich sporych przedsiębiorstwach pojawiło się
poza strefą ekonomiczną, czyli w miejscach, gdzie państwo nie robi ulg tym przedsiębiorcom, tylko my sami musimy te przedsiębiorstwa przyciągać. Ile takich firm, nie wiem, w przeciągu dwóch ostatnich lat, dużych, które zatrudniają po kilkanaście osób, pojawiło się i nie znajduje się w strefie? Pan burmistrz na to spojrzy, ja panu jak z rękawa oczywiście nie będę tutaj w tej chwili w stanie powiedzieć je ile, ale że panu myślę, że to pana bardzo zdziwi, tak, ale część firm w ogóle nie jest zainteresowana właśnie stawianiem zakładów w strefie ekonomicznej. To jest bardzo ciekawy temat, tak, ale czasami firmy uciekają w ogóle od stref ekonomicznych, dlatego że w strefie ekonomicznej trzeba zadeklarować między innymi dosyć ściśle nie tylko poziom swojego zaangażowania finansowego, ale również ilość miejsc pracy, które się stworzy i utrzyma. Jeżeli się tego nie zrobi, to potem trzeba oddawać pieniądze. I część firm w ogóle nie jest zainteresowana strefą ekonomiczną. W strefie ekonomicznej na przykład dlatego się posadawiają firmy, że Kronospan wybudował tam halę i robi inwestycje w tak zwanym brownfieldzie. Także to tutaj w ogóle żadnej właściwie nie ma wyjścia. Fabryka, która chce kooperować z Kronospanem, a chce skorzystać z brownfieldu, automatycznie wchodzi do strefy ekonomicznej. Także to ja jeszcze raz myślę, że bardzo chętnie moglibyśmy rozmawiać za 2-3 lata. Zobaczycie państwo, że Szczecinek będzie potęgą meblową. To, co się w tej chwili dzieje, jakie jest zainteresowanie nowych zakładów, to nie dzieje się z dnia na dzień, to trwa miesiącami. Nie od parady Kronospan podjął decyzję o wybudowaniu kolejnej 4-hektarowej hali. Myślę, że zacznie budować na początku przyszłego roku wzdłuż ulicy Pińskiej. To świadczy o tym, że te hale są jakby już obłożone listami intencyjnymi przez zakłady meblarskie, które chcą tutaj wejść. Także naprawdę jest, no, państwo po prostu macie złą wolę, nie dostrzegacie tego, co jest ewidentne. A ewidentne jest to, że symulacja dochodów z PIT-u na przyszły rok przekracza 131 milionów złotych, jest do 2 miliony złotych wyższa od zakładanego PIT-u w tym roku. To świadczy o tym, że analiza Ministerstwa Finansów tego, co się dzieje w Szczecinku, wskazuje, że jest tak bardzo spadło bezrobocie, jest tak dużo nowych miejsc pracy powstało, różnych, kilkunastu, kilkudziesięcioosobowych, że szacuje się, że dochody z PIT-u wzrosną o ponad 2 miliony złotych w przyszłym roku. Dziękuję bardzo. Pani radna Rybowicza, który wymienia nasze zakłady kilkudziesięcioosobowe do fabryki kilkudziesięcioosobowe do tych miast ościennych, bliskich nam, które chociażby Drawska, które będzie docelowo zatrudniało 500 osób, 500 pracowników. Czy posiada pan wiedzy, ilu docelowo pracowników zamierzają te nasze zakłady, tudzież fabryki, które zatrudniają dopiero 80-70 osób, docelowo ile zatrudnić osób? Czy ma pan taką wiedzę? Chyba od czegoś trzeba zacząć. Pan radny Skłodnik. To znaczy mam taką wiedzę, bo już od roku 2006 pan burmistrz twierdził wówczas, że właśnie w tej strefie ekonomicznej ma już zgłoszenia, nie wiem, kilku potężnych firm, dużych firm i już wtedy pan burmistrz mówił, że już niedługo będzie tam około 2000 miejsc pracy. Także ja od 2006 roku czekamy cały czas na te 2000 miejsc pracy. Pan burmistrz, no tak się składa, że dużo mówi o tych nowych miejscach pracy, ale chciałbym, żebyśmy mówili o tych miejscach, które powstają, a nie tych, które będą kiedyś może i to w tysiącach osób nowo zatrudnionych. Ja mam takie pytanie, znaczy chciałbym, może nie pytanie. Pani przewodnicząca pytała się nas, jakie zakłady zrezygnowały tutaj ze Szczecinka ze względu na wysokie podatki od nieruchomości. Ja może przypomnę zakład, który chciał zainwestować w Szczecinku, który zainteresował się Szczecinkiem. To jest Techin Polska, to jest firma z Czaplinka. Oni tu byli w Szczecinku, szukali, chcieli tutaj zainwestować, chcieli tutaj, aby powstały nowe miejsca pracy. No a te miejsca pracy tu nie powstały niestety. Powstały w Białogardzie i bodajże w Zocieńcu lub w Drawsku.
Dlatego chciałbym zwrócić uwagę, że drodzy Państwo, naprawdę łatwo jest nam tutaj, siedząc przy stole, mówić, a co to za pieniądze, co to za podatki. Naprawdę, jeżeli chcemy, żeby w Szczecinku pojawiły się nowe firmy, a nie fabryki, które zatrudniają 20 osób, to naprawdę no, powinniśmy na tym przysiąść i razem, wspólnie obniżyć te podatki. Drodzy Państwo, przecież do tego jesteśmy zobowiązani, aby stwarzać w tym Szczecinku warunki do powstawania nowych zakładów. Dziękuję. Panie Radny, to było pytanie wywołane do Pana Burmistrza. Czy ma Pan wiedzę, że firma, którą nadzoruje, zrezygnowała z posadowienia swojej lokalizacji w Szczecinku z powodu podatków od nieruchomości? Takie było dokładne pytanie. Mogę? Jeszcze chciałabym powiedzieć odnośnie wypowiedzi Pana Radnego Pogłowicza, że nie wiem, czy Pan zauważył, ale od 2006 roku kryzys, to nie tylko w Szczecinku, ale w Polsce i na świecie. Ja bym zweryfikował dość mocno wszystkie, że tak powiem, plany. Między innymi firm, które wcześniej listy intencyjne podpisały, żeby w Szczecinku zainwestować. Pan również Douglas Ad Vocem najpierw chciał. Panie radny, powiedział Pan o 2006 roku, udając, że Pan nie wie o tym. Pan może nie bardzo śledził wtedy, co się dzieje w Szczecinku, bo Pan na wsi mieszkał w tym czasie, ale w Szczecinku, proszę Pana, w 2006 roku, jak na całym świecie, w 2007 właściwie, rozpoczął się wielki kryzys. I wszystkie zakłady, co do jednego, które podpisały listy intencyjne, wycofały się ze swoich inwestycji. To jest pierwsza rzecz. Kabel Technik, o którym Pan mówi, to jest firma, która nigdy nie było rozmów w Szczecinku na temat jakichkolwiek inwestycji tej firmy tutaj. I jest to po raz kolejny Państwo kłamstwo, po prostu powtarzacie tutaj. Nie wiem, może Pan gdzieś słyszał u fryzjera gdzieś tam, czy gdzieś, że tak, nie wiem, jedna baba, drugiej baby coś takiego powiedziała. Ja Panu mówię autorytatywnie, ponieważ osoby, które chcą zainwestować, spotykają się z burmistrzem, tak jak się spotykał na przykład szef firmy Twinów Duńskiej. I to Pan cały czas stara się, ja rozumiem, że Państwa to denerwuje, że miasto się rozwija, no jest to dla Was najgorsza wiadomość, jaka w ogóle może być, ponieważ źródełko krytyki wysycha. Także to udając to, że Państwo, że Pan to tak lekceważy, takie fabryczki, 20 osób, 30 osób, nie, proszę Pana, tutaj to Pan mówi właśnie o jakichś zamierzeniach, czy ta fabryka mebli stoi, bo ja nie słyszałem o tym. To Pan mówi o doniesieniach prasowych, a ja mówię o tym, co się konkretnego w Szczecinku wydarzyło, tak? To jest jedna firma, która formatuje, która już w tej chwili zatrudnia 100 osób. To jest Twinum, które już w tej chwili zatrudnia 100 osób. Tak, no niech Pan sobie to wszystko pozapisuje, tam 100, 101 i 20. I potem, proszę Pana, kolejna hala, która jest na ulicy Pińskiej po prawej stronie budowana, ruszy produkcja prawdopodobnie w pierwszym kwartale przyszłego roku, około 60-70 kolejnych osób. To już jak Pan to zliczy, to jest prawie 300 osób. Ale to oczywiście do tego trzeba dodać różnego rodzaju firmy kooperujące. I jest w tej chwili zainteresowanie olbrzymie. Ta hala 4-hektarowa jest zapełniona przez firmę Twilum w 1/3. Do końca przyszłego roku ta fabryka ma najprawdopodobniej przejmie całą tą halę i za tym przejęciem całej hali pójdzie wzrost zatrudnienia. Kolejna firma, która w tej chwili prowadzi rozmowy, chce w ogóle tutaj przyjść z produkcją i chce 4 hektary, całą halę wynająć. Pan sobie może tam kiwać tą głową, Pan o tym pojęcia nie ma, ponieważ Pana, jeżeli ktoś w ogóle coś robi, żeby fabryki nie przyszły do Szczecinka, to jest to między innymi Pana organizacja. Jeżeli ludzie się czegoś boją, to się boją oszołomstwa, to się boją różnego rodzaju takiej właśnie nieuzasadnionej, takiego PR-u, takiego robionego na całą Polskę, który spowoduje, że ich praca tutaj może być utrudniona. Natomiast na pewno nie boją się podatku od nieruchomości. To, co Pan mówi, to jest tyle razy już było poruszane, że to naprawdę już się niedobrze robi. Tak jak Pan tam opowiada, że w Warszawie to powinny być wysokie podatki od nieruchomości, a w Szczecinku
niższe. Nie, proszę pana, Warszawa ma dziesiątki różnych innych możliwości zdobycia pieniędzy. Tam są olbrzymie pieniądze z podatku. Niech pan mi nie przerwa. Panie radny, bardzo proszę. Rozumiem, niech pan się stara zrozumieć. Ja staram się prostym językiem mówić, żeby nawet pan to zrozumiał. Jeżeli, proszę pana, Warszawa ma olbrzymie dochody z udziału w podatku od osób prawnych. My mamy, nasz udział w podatku od osób prawnych to jest około 1,5 miliona złotych rocznie, a tam podatek od osób prawnych przewyższa podatek od osób fizycznych. U nas podatek od osób fizycznych to są 131 milionów, a od osób prawnych, przepraszam, to jest 31 milionów, a od osób prawnych 1,5 miliona, a tam proporcje są odwrotne. Dlatego właśnie jest tak ważne, są te podatki od nieruchomości w takich miastach jak Szczecinek między innymi, żeby z nich można było dodawać do budżetu miasta, ponieważ my innych dochodów nie będziemy mieli. To, o czym pan mówi, to jest tak zwany podatek katastralny. To w ogóle na szczęście tego podatku cały czas nie ma jeszcze w Polsce, ale jak on będzie, to wtedy się będzie wyceniało, czy dana nieruchomość w Warszawie powinna być tak samo opodatkowana jak w Szczecinku. Póki co podatku katastralnego nie ma, a podatek od nieruchomości jest taki sam w Suwałkach, proszę pana, w Szczecinku, w Warszawie, w Krakowie. To powinien być to podatek taki, jaki proponuje minister. A czasami z jakichś konkretnych powodów można ten podatek obniżać i my tak obniżamy na przykład podatek od obiektów turystycznych. Zwracam uwagę panu radnemu Marcinowi Bacy i panu radnemu Leskowi Pawłowiczowi, żeby powstrzymali się od zgłaszania swoich uwag, wypowiadania komentarzy w trakcie wypowiedzi tych osób. Pani radna Renata Aleksandrowicz chciała też. Ja jedno słowo jeszcze do pana radnego Pawłowicza. Nie chcę pana złapać za słówka, ale mówił pan, prosił o to, żebyśmy mówili o faktycznych miejscach pracy, mówiąc jednocześnie, że firma Fabryka w Drawsku zamierza zatrudnić 500 osób. To troszkę niespójne. Dziękuję. Pan radny Jacek Pawłowicz. Chodzi mi o to, że tam już są te miejsca pracy, tak? Może tutaj gdzieś pani mnie zapała za słów, to także tam jest 400 miejsc nowych miejsc pracy, a w Cocińcu 500 nowych miejsc pracy. I teraz tak, pani przewodnicząca, pani mówiła, że tutaj mamy od 2000, którego pani mówiła, 8, mamy kryzys. Od 2006 mamy kryzys, od 2008, nieważne. Panie radny, ja zareagowałam na pana wypowiedź, że wypowiedzi burmistrza w 2006 roku zapowiadały tyle i tyle miejsc pracy. Cytuję dokładnie swoją wypowiedź. Czy zauważył pan, że od 2006 roku pojawił się kryzys? Przez te 10 lat mieliśmy do czynienia z kryzysem. Ja powiedziałam, że od 2010 roku. Dobrze, oczywiście, bo jest kryzys, ale ten kryzys proszę zauważyć, że jest również w Białogardzie, jest również w Drawsku, jest również w Złocieńcu. My nie jesteśmy jakąś wyspą, że ten kryzys tak pechowo trafił tylko w Szczecinek. Ten kryzys obejmuje tutaj całą Polskę, całą Europę, cały świat. Ale generalnie w tamtych miastach powstają nowe miejsca pracy i to w ilościach bardzo dużych. W Szczecinku mamy fabryki mebli, gdzie jest, pracuje 30 osób. Dziękuję. Proszę przestać powtarzać, że tak powiem, kwoty ilości 30 osób. Pan Marcin Zetka. Nie, dziękuję. Panie radny, ja bardzo proszę o jakąś decyzyjność. Przepraszam, że tak w trakcie nieraz mi się wymknie jakieś duże słowo. Dzieje się tak dlatego, że niektórych rzeczy nie idzie wytrzymać, jak słuchać takiej głupoty. Natomiast wracając do... Panie radny, zwracam pan uwagę. Natomiast wracając do spraw podatków, my byliśmy przygotowani, że pana burmistrza nie przekonamy do jakichkolwiek ruchów. Pan burmistrz zawsze twierdził, że drenaż kieszeni mieszkańców jest, trzeba robić na wysokim poziomie, takim jak wskazuje minister. Zastanawiam się tylko, po co w takim układzie te stawki, jeżeli mamy uchwalać te stawki tak jak pan minister, czyli z automatu, to po co w ogóle nad tym się tutaj zagłębiać? Może pan minister powinien od razu zapisać, bo pan mówi, że to tak minister, tak trzeba.
To może po co to zostawiać na radę? Może pan przez te 8 lat, jak rządziła pan okupowaniem, pan powiedzieć swoim ministrom, nie dawajcie nam tutaj o decyzji o podatkach, ustalcie podatek od nieruchomości, tak jak było za komuny, jeden od razu i jedźmy od razu, nie głosujmy w radach miasta, bo po co, przecież to trzeba tak jak minister głosować. No właśnie nie trzeba i można nie drenować podatkiem kieszeni mieszkańców, a jak sam pan powiedział, z czego ja osobiście się cieszę, że nam fabryk przybywa i że te miejsca pracy się pojawiają. Jak sam pan powiedział, podatek od nieruchomości jest ważny dzięki temu, że jest coraz więcej firm, a gdyby był podatek niższy, byłoby jeszcze więcej, to mielibyśmy większe dochody w podatku od osób fizycznych, a może i od osób prawnych. Więc w tym momencie obniżanie podatków, co pokazuje przykład Białego Boru, na przykład jeśli chodzi o podatek od transportu, powoduje, że wpływy do budżetu miasta Biały Bór czy gminy Biały Bór wzrosły, a nie zmalały. Pan tak, do pana to nie dociera, tak nie dziwię się. Zawsze pan tak twierdził. Co do pana, jeszcze chciałem się zwrócić do pana radnego Grudzińskiego. Wie pan, są dwie filozofie poboru podatków. Jedna jest taka, jak pan mówi, zabrać ludziom jak najwięcej, a następnie, ponieważ my wiemy lepiej, co jest potrzebne naszym mieszkańcom, to my im zrobimy taki prezent. Ja prezentuję inny pogląd na te sprawy. Ja uważam, że to mieszkańcy najlepiej wiedzą, na co wydawać swoje własne pieniądze, a my powinniśmy robić tylko to, co pojedynczy mieszkańcy czy grupy nie są w stanie zrobić samemu. Więc dla mnie nie jest priorytetem to, żeby budżet był jak największy. Dla mnie priorytetem jest to, żeby mieszkańcy mieli jak najwięcej pieniędzy. Ja wiem, pan ma taki, powiedzmy, socjalistyczny pogląd, że najważniejsze to jest państwo. Państwo się tylko liczy i tylko ważne jest, żeby ono, czy miasto tutaj w tym momencie, żeby ono miało dużo pieniędzy i było w stanie rozdawać. No trzeba rozdawać. Pan tak lubi. Proszę bardzo. Panie radny, oczekuję na sesji budżetowej, że pan by wskazywał te inwestycje, które pojedynczy mieszkańcy mogą sami zrobić. Jakie drogi mogą zrobić, jak wspomóc pensje nauczycieli, utrzymanie dzieci w przedszkolach. Bardzo tego oczekuję. Pan radny Marcin Kraszewski, proszę. Szanowni Państwo, uważam, że monolog przyszło pana Betki dobiegł końca. I merytoryczna dyskusja również dobiegła końca. Merytoryczna oczywiście w cudzysłowie z Państwa strony. Doskonale pamiętam czasy, kiedy pan Pawłowicz kpił sobie z tych wszystkich, z tego kwastra lubowego, z fabryki mebli. Kpił pan sobie też z obwodnicy, że nie powstaje. A dzisiaj pan oczekuje, powiem szczerze, nie wiadomo czego, z dnia na dzień. Bardzo mi się to nie podoba. Forma dyskusji Państwa jest dla mnie nie do przyjęcia, jest to niesmaczne zachowanie i dlatego składam oficjalny wniosek o zakończenie dyskusji. Nie ma najmniejszego sensu przyciągnąć to dalej. Dziękuję. Odnośnie wniosku formalnego, jeden głos za, bo już został przedstawiony, dwa głosy przeciw. Odnośnie głosu, panie, panowie radni, nie pierwszy raz na tej sesji, na tej sali rozmawiamy odnośnie wniosku formalnego. Nie mam żadnej innej prawnej możliwości przy zgłoszeniu wniosku formalnego poza dopuszczeniem dwóch głosów za wnioskiem, dwóch głosów przeciw. Także proszę tylko i wyłącznie odnośnie wniosku formalnego. Pan radny, pan mecenas, że tak powiem, teraz kolejny popiera moje zdanie. Niestety taka jest moja rola przy zgłoszeniu wniosku formalnego. Odnośnie wniosku formalnego, kto chciałby zabrać głos? Pan radny Andrzej Gowen, proszę. Ja jestem przeciw temu wnioskowi. A to z tego powodu, że to co tutaj usłyszeliśmy i bardzo mi się podobało to co mówi pan burmistrz. Pan burmistrz zawsze jakby stara się robić wycieczki w stosunku do tutaj naszego ugrupowania i w stosunku do naszych kolegów. Jeżeli pan burmistrz mówi, czy... Ale przepraszam bardzo, proszę o uzasadnienie. To jest właśnie uzasadnienie. To jest właśnie uzasadnienie. Jakby pani mi pozwoliła dokończyć, to... Nie, to nie jest. To jest pana opinia o... To jest opinia, dlaczego nie powinniśmy kończyć tej dyskusji. Dobrze. Kto jeszcze chciałby zabrać głos? A jeszcze nie skończymy. I teraz ja mam pytanie do pana burmistrza. Czy nie, żadnych pytań. Czy zna... Nie, radny. Odbieram panu głos. Ja bardzo proszę, po raz kolejny przedstawiam, jak wygląda postępowanie przy wniosku formalnym. To nie jest, nie, panie radny, pan już zabrał głos. Oznajmił pan, że jest przeciw, dopuszczam jeszcze jeden głos.
przeciw wnioskowi formalnemu, Panie Rady, nie udzielę Panu głosu. To nie jest czas i miejsce na pytanie. Panie mecenasie, proszę wspomóc, że tak powiem, swoją powagą prawną moje słowa. Się cieszę, proszę. Nie, oczywiście Pani Przewodnicząca ma 100% rację w przypadku złożenia wniosku formalnego. Obojętnie jak Państwo Radni będziecie to oceniać, każdy z Państwa Radnych ma prawo, wtedy będzie złożyć taki wniosek formalny i Pani Przewodnicząca jest związana tym wnioskiem formalnym. Gdyby dopuściła Waszą dyskusję, to oczywiście to jest alogiczne, po to służy wniosek formalny, aby przerwać pewną dyskusję. Oczywiście ja nie oceniam kwestii merytorycznej. To jest takie narzędzie, które jest przewidziane w statucie miasta, tak jak w każdym statucie jednostki samorządu. Dziękuję bardzo. Jeszcze dopuszczam głos za wnioskiem formalnym, nie był przeciw. Ja jestem za tym, żebyśmy zakończyli tę dyskusję, ponieważ znowu o nas chodzi ad personam, a nie ad meritum. I jest mi bardzo przykro, że pomimo wielokrotnych apeli, żebyśmy dyskutowali merytorycznie, część z panów dalej działa ad personam. Dziękuję. W takim razie, czy też jeszcze odnośnie wniosku formalnego, jeden głos przeciw? Nie widzę. Przystępujemy w takim razie do głosowania wniosku formalnego zgłoszonego przez pana przewodniczącego Marcina Kaszewskiego. Kto z pań panów radnych jest za zakończeniem dyskusji? Proszę o podniesienie ręki. 15 osób za, kto jest przeciw? 3 osoby za, przeciw, przepraszam, kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. W związku z tym zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 4 osoby się wstrzymały, 1 przeciw, 14 za. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 7. Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i oddaję głos panu przewodniczącemu Komisji Budżetowo-Ekonomicznej pod Wierzątami. Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, Komisja obradowała w sprawie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i tutaj 5 głosami za, 3 wstrzymujących pozytywnie opiniujemy pod obrady. Dziękuję bardzo. Dziękuję, otwieram dyskusję. Pan Radny Marcin Petra, proszę. Ja już przy poprzedniej dyskusji wspominałem o fakcie, o tym, jakie efekty obniżenia podatku od transportu przyniosło gminie Białogór. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest głosowanie tekstu jednolitego, więc tutaj dyskusja na temat stawek nie ma sensu, ale chciałbym zwrócić uwagę panu burmistrzowi, żeby przykład Białego Doboru potraktował poważnie i przemyślał sobie sprawę dalszego działania tutaj w tej materii. A chciałbym zwrócić panu radnemu uwagę, że proszę go o odrobinę więcej konsekwencji, tak? Jeśli pan zdaje sobie sprawę, że to jest uchwała tylko w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego, uchwała techniczna, to bardzo proszę tak postępować. Bo panie radny, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Przystępujemy do głosowania. Kto z pań panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy 4 osoby się wstrzymały, żebyśmy ogłosili tekst jednolity? Gratuluję. Przechodzimy do punktu 8. Uchwała w sprawie wniesienia do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z RAW Szczecinku wkładu budowlanego aportu w formie nieruchomości stanowiącej własność miasta Szczecinek. Proszę o przedstawienie stanowiska komisji pana przewodniczącego Komisji Budżetowo-Ekonomicznej, pana Jerzego Pania. Szanowni Państwo, w projekcie uchwały o uzasadnieniu, w projekcie uchwały dotyczącym wniesienia do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z RAW Szczecinku wkładu rzeczowego aportu w formie nieruchomości stanowiącej własność miasta Szczecinek. W uzasadnieniu czytamy przede wszystkim to, że nie jest to pierwsza uchwała, nie wyjątkowa uchwała, tylko jest kolejnym etapem przekazywania nieruchomości do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TWS Spółki w Szczecinku. I w załączniku nr 1 do uchwały mamy budynki użytkowe, pomieszczenia gospodarcze i garaże wraz z prawem własności gruntów stanowiących w całości własność miasta Szczecinek. I w załączniku nr 2 do uchwały wolny lokal mieszkalny wraz z budynkiem gospodarczym stanowiące własność miasta Szczecinek wraz z udziałem współwłasności
gruntu. 4 głosami za, przy 3 głosach przeciw, komisja pozytywnie opiniuje to dobranie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pan radny Marcin, proszę. Ja chciałem najpierw zwrócić uwagę na pewne nieścisłości w samym zapisie dotyczącym uchwały. W artykule 1 w punkcie B mamy taki zapis. Udział we współwłasności nieruchomości gruntowej raz z prawem własności niewyodrębnionego lokalu uwidocznionego w tabelce numer 2. I w następnym miejscu mamy i ponownie udział we wspólnej własności nieruchomości wspólnej wymienionej w załączniku numer 2. Przykro mi bardzo, ale tutaj jest masło maślane, czyli dwukrotnie mówimy o tym samym. Jest to nieczytelne, prawdopodobnie kopii wklej się źle zrobiło, bo jeśli czytamy na dole uzasadnienie, to już jest zupełnie czytelne. Natomiast tutaj mamy 2 razy udział we współwłasności nieruchomości gruntowej, a niżej mamy we współwłasności nieruchomości wspólnej. No nie wiem, czy my 2 nieruchomości przekazujemy, czy te nieruchomości mają różne współwłasności, kompletnie z tego to nie wynika. Podejrzewam, że to jest po prostu pomyłka techniczna przy realizacji tej uchwały i chciałbym, zanim zaczniemy dyskutować dalej, bo ten punkt akurat nie budzi wątpliwości co do jego zasadności, jego działania, tylko budzi co do treści. Pan dyrektor Tomasz Piesik, proszę. W momencie, kiedy zaczęliśmy przekazywanie nieruchomości do ZGM-u, zastanawialiśmy się, jak ma brzmieć uchwała. No, mieliśmy spore wątpliwości. Musieliśmy to konsultować z notariuszem, który sporządza umowy notarialne dotyczące aportu, a notariusz z kolei konsultował to jeszcze w sądzie w Wydziale Ksiąg Wieczystych. W związku po konsultacjach doszliśmy do właśnie takiego brzmienia uchwały. To jest identyczne brzmienie jak wszystkie inne uchwały, które podejmowaliśmy. Nigdy nie było kłopotu ani z aktem notarialnym, ani z wpisywaniem do ksiąg. W związku z tym proponuję tego nie zmieniać. Dziękuję bardzo. Pani radna Grożna, proszę. Pani przewodnicząca, ja chciałam, ponieważ na sali jest pan prezes ZGM-u TBS-u, a wiem z różnych źródeł, że docierają do nas różne sygnały, takie niepokojące też mieszkańców, że oto, ponieważ nie robimy tego w ogóle pierwszy raz i w związku z tym, że jak zaczniemy głosować, żebyśmy też wiedzieli, za czym głosujemy. Ja chciałabym zadać pytanie dla pana prezesa ZGM-u TBS-u. Chciałam się dowiedzieć, czy wnosząc przez aport tej nieruchomości do spółki z ZGM-u TBS-u grozi mieszkańcom coś niezwykłego. Czyli jak się mówi, że gdzieś do mieszkańców docierają takie informacje, że teraz to już jak właściciele tego gruntu stanie się ZGM TBS, to państwo będziecie tam robić różne rzeczy. Czyli będziecie grodzić, będziecie pobierać różne opłaty. I panie prezesie, chciałabym, żeby pan ten niepokój tych wszystkich mieszkańców, którzy zapewne nas teraz będzie słuchają, po prostu nam wyjaśnił i ten niepokój też jak gdyby ostudził w nas, tak? Bo ja wiem, że robimy to często, robimy to zawsze i nigdy nie budziło emocji. Proszę, robimy tak, jak tu mi podpowiada pan Maciek, robimy to od kilkunastu lat, a tu docierają do nas sygnały, że tu wydarzy się coś wyjątkowego, że ZGM jak gdyby będzie tutaj jakimś takim stróżem tego wszystkiego i będzie jakieś tam robił różne niebezpieczne rzeczy dla mieszkańców. Dziękuję. Ja bym chciała sprecyzować może słowa pani radnej Grażyny Kuszma. Nie dochodzą nas sygnały, że coś takiego się stanie ze strony ZGM-u TBS-u, tylko taka atmosfera powstaje, że w ten sposób próbują między innymi projekty uchwały zaszczyć niepokój i tak tę sytuację przedstawić. Proszę bardzo, pan prezes Tomasz. Szanowni Państwo, no, ja też jestem bardzo zdziwiony, bo taka się burza szklance wody przytoczyła właśnie, że gdzieś jak tutaj na jakichś portalach miejskich czytam, że
to jak będzie jeden z gruntów przekazany do ZGM, to nagle staną rogatki, nagle staną bramy, szlabany. Ja w ogóle też nie rozumiem, skąd ten pomysł. Przecież my już od kilkunastu lat, od 2002 roku otrzymujemy raporty i to jest jeden już chyba z ostatnich raportów, bo tych nieruchomości miasta już niewiele zostaje. Te raporty też tak historycznie, może się cofnę krótko, są wnoszone po to, żeby ujednolicić sposób zarządzania tymi zasobami i w tej chwili te nieruchomości, które są wnoszone aportem, one i tak są w posiadaniu spółki ZGM-TBS, tylko w formie umowy dzierżawy. W tej chwili, jak zostaną wniesione do spółki, to będą dalej w naszym posiadaniu, tylko już na zasadzie własności. W ani jednej lokalizacji terenów, które w tej chwili mieszkaniowych, którymi w tej chwili administrujemy i zarządzamy, nie ma sytuacji takiej, gdzie byłby szlaban, gdzie byłaby trama, gdzie byłby ograniczony dostęp przechodu i przejazdu. Więc nie wiem, skąd taka histeria i straszenie mieszkańców. Dla mnie to nie jest zrozumiałe. Tutaj absolutnie nic się nie zmieni, jeśli chodzi o tam działkę przy Drachmińskiej. Ona tak jak była przez nas administrowana, tak będzie w tej chwili dalej zarządzana, tylko po prostu zmieni się forma własności w ramach właśnie tej strategii wnoszenia wszystkich zasobów mieszkaniowych i z nimi związanych gruntowych do spółki z ZGM-TBS. Także tutaj od razu na początek dementuję, że nie ma żadnych zagrożeń. Dziękuję bardzo. Ja też się dziwię, że tak powiem, zarówno tej historii, która powstaje, jak i osobie, która między innymi za tą historię odpowiada. Dziwię się, że radny naszego miasta, który ma bezpośredni dostęp, możliwość zadawania pytań panu prezesowi Wołkowi, radny, który wielokrotnie uczestniczył w posiedzeniach sesji Rady Miasta, na których aporty żeśmy omawiali. Dziwię się, że tego typu niepokój wśród mieszkańców radny próbuje zasiać. Pan mecenas Podkowiak był pierwszy. Proszę. Ja chciałbym, odpowiadając panu Wetce wcześniej, pan radna Kuszmer poprosiła, że pan prezes zabrał głos. Ja chciałem podkreślić, że pan radny zwrócił uwagę na różne sformułowania, w tym punkt 4.1, ustęp 1 literka B. Tam mówi się o współwłasności nieruchomości gruntowej, mówi się o udziale we współwłasności nieruchomości wspólnej, jak również o współwłasności w częściach wspólnych. Naprawdę to są różne kategorie i tylko tak jak powiedział pan dyrektor Krysik, notariusz odpowiadając za prawidłowe sformułowanie aktu notarialnego, on praktycznie często nam wskazuje, jak ten zapis powinien brzmieć, aby taki akt skutecznie mógł być zawarty, a później, żeby został ujawniony w księdze wieczystej i na pewno pan o tym dobrze wie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Marcin Betka. Ponieważ nikt nie wymienia tutaj nazwiska, to powiem w ten sposób. Tak, ja, Marcin Betka, jestem człowiekiem, który działa dla ludzi, czyli poświęcam swój wolny czas po to, żeby wytłumaczyć, co grozi mieszkańcom w momencie takiego aportu. Chcę pani przewodniczącej również zaznaczyć, że nie głosowaliśmy tego typu aportu od czasu, jak ja jestem w Radzie Miasta. Gdybyśmy głosowali taki aport, podnosiłbym tą uwagę również wtedy, gdybyśmy to głosowali. Chciałbym zwrócić kolejną rzecz uwagę, że jeżeli chodzi o ten aport i o tym, co pan mówił tutaj, pan dyrektor ZGM-TBS. Pan prezes ZGM-TBS, chciałbym zwrócić uwagę, że to, że robiliśmy wcześniej takie przekierowania i to, że teraz wy macie ten grunt w użytkowaniu, a będziecie mieli własność, to zmienia diametralnie sposób zarządzania tym gruntem. Natomiast jeżeli tak było robione wcześniej, to przykro mi, że było robione źle. Natomiast ja od razu przejdę do, bo te sprawy, że tak powiem,
ludzkie potraktuję za chwilę, natomiast najpierw bym chciał przejść do aspektu prawnego tej działalności, tego czynu. Działka 304 po przejęciu jej przez ZGMTB, spółkę prawa handlowego, nie będzie miała dostępu do drogi publicznej. Zgodnie z wieloma ustawami, między innymi z ustawą o planowaniu przestrzennym, z kodeksem cywilnym, z rozporządzeniem w sprawie ministra infrastruktury o tym, jakie są zasady funkcjonowania działek w Polsce, każda z takich działek musi mieć dostęp do drogi publicznej. Ten dostęp do drogi publicznej można zrealizować dwoma tak naprawdę sposobami. Jeden sposób to jest bezpośrednie dotknięcie do tej drogi, wtedy z działki możemy wyjechać na drogę publiczną. Poprzez inny dostęp, na przykład przez inną działkę w tym, u tego samego właściciela lub przez służebność. Działka 304 zostanie, w działce 304 zostanie zabrany dostęp do drogi publicznej, to jest ewidentne złamanie prawa. W działce 313 zostanie również zabrany dostęp do drogi publicznej i to jest również złamanie prawa. W działce 368/4 to jest na ulicy 28 lutego 54, również zostanie zabrany dostęp do drogi publicznej. O tym, że pan burmistrz zdaje sobie z tego sprawę, że są takie wymagania dotyczące w przepisach, wiedzieliśmy już na poprzedniej sesji, dwie sesje temu, kiedy uchwalaliśmy służebność dojazdu do nieruchomości znajdującej się za ekowodrolem, przy obwodnicy. I wtedy, kiedy chcieliśmy to sprzedać firmie prywatnej, to pan burmistrz świetnie sobie zdawał sprawę, że do takich działek należy ustalić służebności dojazdu. Natomiast w tym miejscu, kiedy chodzi o zwykłych ludzi, tam była prywatna firma, więc ja rozumiem, to trzeba było dbać o nią. Natomiast w tym momencie, kiedy chodzi o zwykłych Kowalskich, dostęp do drogi publicznej jest niezachowany. Ja chciałbym również zwrócić uwagę, że jeżeli ten dostęp nie będzie zachowany, to zgodnie z kodeksem postępowania, z kodeksem cywilnym, artykułem 145, jest, każda z tych wspólnot będzie miała prawo do ubiegania się o taki dostęp. Tylko panie burmistrzu, jak my to zrobimy, zanim przekażemy, zrobimy tą służebność, zanim przekażemy, to my zadecydujemy o tym, że ustalimy tam służebność przejazdu i wtedy zrobimy przekazanie. Natomiast w momencie, kiedy te strony będą się ubiegały przez sąd, bo mają takie prawo, te nieruchomości będą się ubiegały przez sąd, bo mają takie prawo, to w tym momencie będziemy im naliczać opłaty. No ja wiem, że panu tak spółka jak zrobi troszeczkę więcej pieniędzy, to się będzie cieszyć. Natomiast ja jeszcze chcę jedną sprawę poruszyć. To, co pan mówił o tym, że mnie blokujecie, nie naliczacie opłat, nie robicie innych rzeczy. Chciałbym się zapytać, na ilu nieruchomościach, na ilu tych podwórkach, które przejęliście, a całe budynki są we władaniu wspólnot, na ilu naliczacie opłaty za nieumowne korzystanie z gruntów? Bo ja wiem, że to nie jest jednorazowy przypadek, tylko takie opłaty są częste. Więc mieszkańcy tej Drakińskiej, mieszkańcy Wiśniowej, jak najbardziej mogą się od was tego spodziewać, bo innym wspólnotom takie opłaty naliczacie. Chyba że się mylę, niech mi pan powie, że się mylę, że nie naliczacie takich opłat. I mam teraz jeszcze jedną sprawę dotyczącą tego, tak jakby na początek zamykając całą tą, tą część mojej wypowiedzi. Mam pytanie dotyczące, to do pana prezesa. Mam pytanie dotyczące tego, czy jeżeli przejmiecie tą nieruchomość, to wyrazicie zgodę na służebność drogową dla budynków, dla garaży nadleśnictwa, czy nie wyrazicie takiej zgody? Bo nie wiem, czy państwo sobie zdają sprawę, że jeżeli przejdzie ta nieruchomość pod zarząd spółki prawa handlowego, czyli nie będzie już nieruchomością publiczną, przez którą może być realizowany dostęp do drogi, to te garaże zostaną bez możliwości dojazdu. Dlatego, że mieszkańcy bloku Wiśniowa 3 zgodzili się na służebność przez działkę 305/3, która stanowi ich własność. I dzięki temu w budynku, który się znajduje na działce 311, tam są garaże leśników, mogą dojeżdżać poprzez działkę 305/5 i 305/6, mogą dojeżdżać ci leśnicy. W momencie, kiedy nastąpi ta zmiana, to ci leśnicy tego dnia nie będą mogli dojeżdżać, a jeżeli to robią, to znaczy, że nieumownie korzystają z gruntu. I teraz mam pytanie, czy pan wyrazi im zgodę?
A dlaczego pytam? Jeżeli pan tej zgody nie wyrazi, bo pan już jako ZGM TBS będzie musiał udzielić im zgody na służebność, to my dwie sesje temu uchwaliliśmy taki mały kawałek i brakowało trójkącika, nie wiem czy państwo pamiętają, z ulicy 28 lutego był wjazd i mówiłem o tym, że nie ma przejazdu. Tam są ogródki tych ludzi, którzy tutaj siedzą. Tam są ich ogródki. Jeżeli pan Werb zabroni przejazdu leśnikom, czyli nie udzieli im służebności, to ci ludzie wystąpią do sądu, którędy dostaną tą służebność, a przez najkrótsze prawdopodobnie, bo tam wystarczy tylko kawałek ogródków zabrać tym ludziom. Niech pan odpowie tym ludziom. Pan wyrazi zgodę na przejazd, czy nie? Chwileczkę, ja udzielam może tylko głosu. Najpierw udzielę głosu panu burmistrzowi Danielowi Rakowi. Zanim udzielę panu burmistrzowi głosu, mam uwagę co do moim zdaniem skandalicznych insynuacji pana radnego Marcina Bebki. Uważam, że to jest niedopuszczalne, żeby pan w swojej wypowiedzi insynuował, że burmistrz inaczej traktuje przedsiębiorców, inaczej traktuje panie radny. To jest niedopuszczalne i moim zdaniem to jest niedopuszczalna insynuacja. Po, że tak powiem, interpretacji prawnej pana radnego Betki, która wiadomo prawnikiem nie jest, proszę o zabranie głosu pana burmistrza Daniela Rajka. Panie radny, czy chciał coś jeszcze pan powiedzieć? Czy po raz kolejny... Ja to teraz mówię do pana radnego Jacka Popowicza. Nie prosił pana głosu i nie udzieliłam panu głosu. Można? Tak, proszę. Tak, jeżeli chodzi tutaj o sprawę Drachińskiej, ja generalnie mówię tutaj do mieszkańców. Państwo macie po pierwsze miasto na dzień dzisiejszy wydzierżawiło ten teren ZGM-owi, a ZGM z kolei poddzierżawił państwu. Państwo macie dzisiaj umowę zawartą. Pan Betka mówi o tym, że będziecie jakieś dodatkowe opłaty ponosić. No państwo poprzez zawartą umowę na dzierżawę tej części 700 metrów kwadratowych od ulicy Drachińskiej. Wy jesteście już jakby umocowani prawem i nic tam się złego wydarzyć nie może. Ja oglądałem program z popisami pana Betki i on dokładnie w czwartej minucie tego programu stał na terenie, na który dzisiaj państwo macie podpisaną umowę dzierżawy. Także nic tam się takiego nie może wydarzyć, bo państwo jesteście w prawie. Jeżeli chodzi o w ogóle o aporty, ja mam tutaj, bodajże poprosiłem dyrektora, żeby mi przykładowe aporty terenów, nieruchomości, gdzie właśnie po obrysie są wydzielone różnego rodzaju wspólnoty, a ZGM już stał się właścicielem, nigdzie nikomu ani zarząd nie robił żadnych trudności z grodzeniem, z dostępem. I ja mogę przeczytać, bo to jest taki 28 lutego 41, 47, Piłsudskiego 30, 28 lutego 43, Piłsudskiego 37, 41, Toruńska 6, 8, Toruńska 10, 14, Grudziącka 1, 3, Kościuszki 10, Armii Krajowej 53, 55, Armii Krajowej 21, 27, Koszalińska 63, Wyszyńskiego 24, a Armii Krajowej 61, 63, Armii Krajowej 57, 59, Jeziorna 17, Jeziorna 16A, Koszalińska 12, Koszalińska 10, Koszalińska 8. To są wszystko tereny przekazane aportem ZGM-u. Tym mieszkańcom tam nic się złego nie dzieje. Prezes nie nalicza dodatkowych opłat. Prezes ZGM. Ja bym chciał powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że kilka lat temu burmistrz podjął decyzję, w momencie kiedy przekazywaliśmy aporty do ZGM-u, żeby przepisy dotyczące gospodarowania nieruchomościami, czyli tak, jeżeli dzisiaj my jesteśmy właścicielem tej nieruchomości, a po przekazaniu aportu ZGM staje się właścicielem, my ujednoliciliśmy wszystkie przepisy dotyczące dzierżaw, dotyczące bonifikat przy sprzedaży. To są dwa identyczne akty prawne, które mówią to samo, czyli czy ZGM jest właścicielem, czy miasto jest właścicielem, cały czas poruszamy się w obrębie tych samych przepisów. Pan Betka kilka sesji temu też straszył mieszkańców tutaj ulicy przy sprzedaży nieruchomości podgórnej, tak?
grodzeniami i tak dalej, i tak dalej. Ja mam tutaj plan zagospodarowania przestrzennego, z którego wynika, że na przykład w centrum jest zakaz grodzenia. Pan Betka oczywiście, pan Betka nie przeczytał tego planu albo nie rozumie. Przepraszam bardzo, panie radny Betka, zwracam panu uwagę po raz kolejny. Panie radny Betka, Ja może poproszę pana Romana Matuszaka, żeby pan wytłumaczył młodszemu koledze, bo kolega za bardzo nie rozumie tych przepisów planu zagospodarowania. Pan był wiceburmistrzem i na pewno mógłby tutaj pomóc i nawet było łatwiej na sesji rozmawiać, bo naprawdę nie wszystkie rzeczy tutaj pan Betka rozumie, no ale ja nie chciałem o tym mówić, burmistrz zawsze tutaj podkreślał to, że pan po prostu w łebkach coś tam przeczyta, gdzieś coś pan wie. Natomiast wprowadza pan ludzie w błąd i to kilka, i to już nie raz działo na tej sesji. Także ja uspokajam wszystkich mieszkańców. Naprawdę pan Betka populistycznie chce zadziałać. Być może ma to służyć jego reklamie, autopromocji, natomiast nic to nie ma wspólnego z rzeczywistymi faktami. Ja też, szanowny panie radny, chciałem odwrócić odnośnie tych dostępów do drogi. No tutaj myli się pan, bo działka 313 ma dostęp do drogi kanałowej, tak? Także tutaj jest to nieprawda, że nie ma, ma w tej chwili dostęp. Natomiast jeśli chodzi o działkę 304 pod budynkiem budynku Drachińska, to tam jest podpisana umowa poddzierżawy, czyli część tego gruntu właśnie przyległa do ulicy Drachińskiej jest w posiadaniu w tej chwili wspólnoty, bo ona poddzierżawia. Także tutaj też ta kwestia jest uregulowana. Chciałem państwu szerzej w ogóle powiedzieć, że kwestia tutaj uregulowania pewnych spraw gruntowych, gdzie w Szczecinku jest jeszcze wiele budynków, które mają tylko grunt pod budynkiem. W związku z powyższym właśnie mieszkańcy tych budynków nie mogą właściwie korzystać z terenu, tak? Bo nie spełniają te grunty pod budynkiem po prostu wielkości działki budowlanej, jaka powinna być. Tak jest też i w tym przypadku. No to są zagadnienia takie szersze, ja teraz nie chciałbym o tym mówić, ale tutaj pani radny bardzo zapraszam do siebie, możemy tutaj cały dzień poświęcę, bo jest o czym tutaj rozmawiać, bo tak trochę szybko się robi, jak, że tak powiem, wcześniej jest ten dostęp, ale pan tutaj na ten temat nie rozmawia, a nagle w mediach zaskakuje tutaj takimi stwierdzeniami. Odpowiadając na pana tutaj zastrzeżenia odnośnie tego, czy zagwarantuje i tak dalej, tak? Wie pan, my zawsze podchodziliśmy do tematu uregulowań tych spraw gruntowych, które kiedyś rzeczywiście przy sprzedaży były tylko grunty pod budynkami, tak jak się wyodrębniały pierwsze lokale, kiedyś na to przepisy pozwalały. Dzisiaj chciałem panu powiedzieć, że tutaj, jeżeli byłaby pierwsza sprzedaż budynku Drachińska, to musiałaby być to sprzedaż z gruntem przed budynkiem. I zgodnie z planem przestrzennym 50% powierzchnia zabudowy jest maksymalna dla tego obszaru. Czyli ten budynek powinien mieć jeszcze raz drugie tyle gruntu przynajmniej przed budynkiem. I dlatego też jest ta zawarta umowa poddzierżawy, żeby ci mieszkańcy mogli prawidłowo korzystać ze swojej nieruchomości. Ale tak jak mówię, to są zagadnienia dosyć skomplikowane, nie będę tutaj rozwijał tego, ja zapraszam do siebie, możemy na ten temat porozmawiać. Także odnoszą się do tego, że by leśnikom zagwarantować. Muszę panu powiedzieć, że tam my nie zamierzamy nikomu, kto ma najem garaży, czy pomieszczeń gospodarczych, czy mieszkańcom, nie zamierzamy utrudniać dostępu do tych obiektów w przyszłości. Co więcej, być może będzie trzeba rzeczywiście się pochylić nad tym, żeby tam w pewien sposób te kwestie uregulować, ale no nie w taki sposób, jak pan mówi, żeby grodzić, to jest niedopuszczalne. I tak na koniec. Szanowny panie radny, ZGMTBS to jest spółka prawa handlowego, ale spółka komunalna. To oznacza, że i spółka miejska, to oznacza, że pełną kontrolę ma tutaj miasto Szczecinek, pan burmistrz, rada nadzorcza,
I to, o czym Pan mówi, grodzenie i działanie po prostu na szkodę mieszkańców, to jest po prostu nie do wiary, że z ust no, tutaj poważnej osoby mogą takie po prostu oskarżenia padać. Ja jestem naprawdę zdziwiony, no bo Pan tutaj myśli, że ZGM to jest taka prywatna firma, jak każda inna, nastawiona na zysk, że w tym momencie my tutaj po prostu, nie wiem, będziemy robić szlapany, bramy, będziemy brać jakieś bilety przejazdowe. Nie będzie nic takiego. Proszę Państwa, uspokajam, nie będzie nic takiego. Jesteśmy spółką komunalną, świadczymy usługi komunalne, także pod pełnym nadzorem miasta Szczecinek, także nic tutaj się nie zmieni. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tutaj, jak wykazało głosowanie na tekstem jednolitym, czasami logik i wypowiedzi niektórych rady trudno się spodziewać. Pan radny Marcin, proszę. Ja mam pytanie do Pana Prezesa dotyczące tych najmów. Chciałbym zapytać się, czy w wspólnocie, która znajduje się naprzeciwko kina 28 lutego, ZGM TBS wypowiedział najem podwórka już po tym, jak dostał go do swojego użytkowania? I czy prawdą jest to, że ta wspólnota postawiła sobie na terenie podwórka trzepak i że ten trzepak został przez ZGM TBS usunięty? Czy to jest prawda? To jest prawda. Natomiast jeszcze mam drugie pytanie, które dotyczy... Od razu dwa razy zadam. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy między innymi ta wspólnota ma w efekcie tego naliczane opłaty za nie bezumowne korzystanie z gruntu? I chciałbym to usłyszeć od Pana, bo będę prosił o pisemną odpowiedź na ten temat, jeżeli uznam, że Pan powiedział mi prawdę. Panie Radny, jeśli Pan chce pisemnie odpowiedzi, to przypominam, że nie jest to punkt wnioski zapytania radnych, tylko rozmawiamy o projekcie uchwały w sprawie wniesienia do ZGM TBS. No ja tutaj nie wiem, na co mam odpowiadać, bo już na połowę pytań to Pan sam sobie odpowiedział. Natomiast wie Pan, nie pamiętam w tej chwili. Bardzo proszę Biuro Rady Miasta, żeby wpisało do protokołu, że po raz kolejny zwróciłam uwagę Panu Radnemu Marcinowi Becce za nieregulaminowe zabieranie głosu i wręcz przeszkadzanie w wypowiedzi innym rozmówcom. Proszę Panie Prezesie. Nic o trzepaku nie wiem, no, ale Pan wie lepiej. Natomiast jeśli chodzi o naprzeciwko kina, bodajże to jest wspólnota Wyszyńskiego 68, to rzeczywiście ponosi opłaty za korzystanie z gruntu, ale tak jak powiedziałem wcześniej, to jest przykład budynku, w którym grunt jest tylko pod budynkiem, a działka gruntu w planie przestrzennego zagospodarowania jest przeznaczona dla mieszkańców tego budynku. W związku z tym ta wspólnota zawarła umowę poddzierżawy tego gruntu w latach ubiegłych, to już było dawno i na dzień dzisiejszy takie opłaty wnosi. I tutaj nie ma żadnej kwestii spornej, po prostu wnosi te opłaty, tak? Także wie Pan, to z tego wynikałoby tak, że my tych kwestii mamy nie regulować, tak? Tylko niech, że tak powiem, te wspólnoty, które mają grunt i prawidłową działkę budowlaną, niech je zagospodarowują, niech za wszystko płacą, a tu nie ruszajmy tych kwestii. Ja muszę Panu powiedzieć, że przede wszystkim ta kwestia uregulowania, jeśli chodzi o umowę poddzierżawy, jest takim wyjściem naprzeciw spółki ZGM, dlatego że tak naprawdę to powinni ci właściciele zgodnie z prawem być właścicielami tych gruntów przyległych. Ale ja wiem, że to może być trudne w tej chwili. Nie możemy zmuszać na siłę, żeby wspólnoty dokupowały w udziale grunt przed budynkiem, ale to wynika wszystko z planów zagospodarowania przestrzennego, z ustawy o gospodarki nieruchomościami i z ustawy o własności lokali. Jak zapewne, jeśli Pan nie wie, to no, niech Pan doczyta, zarządca i zarząd wspólnoty jest zobowiązany, żeby w takich sytuacjach, kiedy grunt jest pod budynkiem, przekonać właścicieli o uregulowaniu tej sprawy.
bowiem no nie może być tak, że nieruchomość, prawda, nie ma gruntu przyległego. Właściciele nie mogą i mieszkańcy tych budynków właściwie z nich korzystać. A tak na koniec to powiem szczerze, że powiem tutaj też tak, że dzięki temu, że te kwestie są uregulowane, to wspólnoty te, które mają to uregulowane, mogą korzystać z różnych programów. Między innymi program Wspólne Podwórka. I dzięki temu, prawda, bo mają tytuł prawny do tej nieruchomości przyległej i dzięki temu zagospodarowane zostają podwórka, jest robiona zieleń, chodniczki, alejki, miejsca wypoczynku, place zabaw. Także to jest pewna polityka i jeszcze raz ponawiam zaproszenie, żeby o tych sprawach porozmawiać, bo za pośrednictwem mediów to nie jest to merytoryczna dyskusja. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Marcin Kaszewski. Tak, zamknij dyskusję. Nie, panie radny. No, ja znam. Panie radny, ja zwracam panu uwagę. Bo szkoda, żebyśmy... Panie radny, zwracam panu po raz kolejny uwagę. Panie radny Marcinie Betka, ciężko mi się to zrobić. Oglądałem pana program interwencyjny. Naprawdę piękna autopromocja. Ja radny Betka poświęcałem swój wolny czas mieszkańcom itd. No, naprawdę po tym, co powiedział pan burmistrz, to dzisiaj powinniśmy się tak naprawdę skupić na dwóch rzeczach w stosunku do tego, co pan powiedział. Czyli pierwsza rzecz, że niezależnie czy teren jest miasta, czy ZGM to, fakt są taki sam, dla mieszkańców nie ma to żadnego znaczenia i to jest najważniejsze. I drugi temat, który wyjaśnił już pan prezes, że to nie ma mowy o żadnym zagrodzeniu tej nieruchomości. Pan doskonale, ja jestem przekonany, że pan o tym doskonale wie, ale nie wiem, czemu służy ta pana autopromocja. Pan jest osobą zaufania publicznego. Powinien pan tak naprawdę uważać, co pan mówi i robić to sposób troszeczkę inny. Natomiast już na koniec, kończąc tę dyskusję, nie będę składał wniosków formalnych, bo jeżeli pan chce prowadzić monolog, bardzo proszę. Natomiast jestem dzisiaj naprawdę bardzo zażenowany postawą radnych, przede wszystkim pana Betki i Pawła Kuczeno. Takie insynuacje w momencie, kiedy ktoś państwu... Merytoryka, tak. Jeżeli ktoś państwu odpowiada na zadane przez państwa pytanie, należy posłuchać, odpowiedzieć, ewentualnie zabierać głos. Natomiast podśmiechiwanie, różne uwagi, nawet w tej chwili uważam, że są nie na miejscu i nie wyobrażam sobie takiej dalszej postawy państwa. Uważam, że powinniście się państwo nad swoją postawą głęboko zastanowić. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani radna. Ja tak się zwrócę do pana Marcina. Panie Marcinie, bo pan tak niedawno powiedział, wprowadzając sobie właśnie wywołując pana prezesa Bełka, pan powiedział coś takiego, że pan to tak się stara podchodzić po ludzku, że pan to tak jest za człowiekiem. Wie pan co, jest mi bardzo też przykro, tak po kobiecemu panu powiem. Niejednej żeśmy uczestniczyli gdzieś tam w jakiejś komisji problemów społecznych, gdzie w ogóle, wie pan, nie byli w ogóle zaangażowani inni radni. Z panem prezesem Bełkiem poświęcaliśmy dużo czasu. Wie pan co, naprawdę, no było tam i zrozumienie. I my, to że jesteśmy z Platformy Obywatelskiej, to pewnie zawsze jesteśmy B, że my tego burmistrza ciągle słuchamy, że nie mamy swojego zdania, to chcę panu powiedzieć, że po prostu no nie ma pan racji. Proszę uwierzyć, że w tym przypadku też się pan czasami myli i proszę pana, żeby pan no nie robił ludziom z głowy jakiegoś takiego, w głowie takiego mętliku, ponieważ no nie zawsze pan ma rację i proszę pana o uspokojenie czasami tych emocji, naprawdę, no proszę tak czasami po ludzku podejść, tak jak pan mówił. My również ludzi szanujemy z szacunkiem i nie jest w naszej opinii, żeby ludziom robić, wie pan, jakąś krzywdę, żeby w ten sposób straszyć. Naprawdę pan zasiął ogromny niepokój. Czy to w ogóle warto? Pan radny Marcin Zetka, proszę. Chciałbym się odnieść do dwóch spraw. Po pierwsze do pana prezesa Bełka. Bardzo przykro mi, że jest tam nieprzygotowany. I powiem dlaczego. Dlatego, że nie wie pan o tym, że umowę, którą zawarliście właśnie z tą wspólnotą na Wyszyńskiego, to później sami rozwiązaliście. Jak przejęliście podwórko, rozwiązaliście tę umowę, dlatego ci ludzie płacą za bezumowne korzystanie z gruntu. Więc zabezpieczenie, o którym tutaj mówimy, jest tylko fikcją, bo to jest do momentu, kiedy wy nie wpadniecie na pomysł, tak jak na wspólnocie między innymi na Wyszyńskiego, żeby tą umowę rozwiązać, a tam rozwiązaliście. Natomiast do tego ludzkiego aspektu, do tego straszenia,
Program, film, który się pojawił na Szczecinek, był przygotowany we wtorek. Do czwartku prosiłem pana, który prowadzi Szczecinek, o to, żeby tego filmu nie publikować, dlatego że miałem nadzieję, że radni nasi, którzy byli na komisji, przekonają do tego, że powinniśmy zatrzymać te dwie nieruchomości, powinniśmy przemyśleć rozdzielenie tych nieruchomości na potrzeby tych mieszkańców i przekazanie im podwórek, bo to jest najrozsądniejsze posunięcie, lub przygotowanie innego typu, czyli przygotowanie służebności, tak jak to zrobiliśmy poprzednio, żeby ci mieszkańcy byli zabezpieczeni i pewni tego, co mają na przyszłość. I staraliśmy się przekonać do tego, jako radni, staraliśmy się przekonać do tego, moi koledzy starali się przekonać do tego na komisji, żeby była ta zmiana. Nie było tej zmiany, dlatego zacząłem pokazywać, co z czym to się wiąże. Ponieważ przypadek rozwiązywania umów o posiadanie podwórka, na przykład właśnie na tej wspólnocie naprzeciwko kina, jest, i to nie jest jeden przypadek, ponieważ tak się dzieje, to w tym momencie ja na miejscu tych mieszkańców bym się zaniepokoił. Chciałem jeszcze zwrócić o aspekt prawny, bo według mojej oceny, ale oceny prawników, do których się zwróciłem, ta uchwała powinna być podważona przez wojewodę, dlatego że robimy paradoks, że działki nie mają dostępu do drogi publicznej. Chciałbym panu prezesowi zwrócić uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym warunków technicznych, na jakie powinny odpowiadać budynki i usytuowanie, tam jest napisane, że dostęp do drogi publicznej nie tyczy się tylko, zresztą to przytoczę, do działek budowlanych oraz budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście, dojazd, umożliwić dostęp do drogi publicznej odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej określonych w przepisach innych. Ja panu powiem tak. Budynek znajdujący się na Kanałowej 1 ma wejścia nie od strony ulicy, czyli ten dostęp jest spełniony, tylko ma wejścia od drugiej strony, od podwórka, czyli tego dostępu do drogi publicznej nie ma. Niestety zgodnie z polskim prawem, i tu mam pytanie do pana mecenasa, czy zgodnie z polskim prawem, jeżeli dostęp jest bez służebności, a właścicielem jest tego spółka prawa handlowego, to jest zrealizowany dostęp do drogi publicznej, czy go nie ma? Panie radny, po pierwsze, chciałbym panu zwrócić uwagę, że uchwała projektu uchwały, nad którą dzisiaj debatujemy, dotyczy aborcji nie na ulicy Wyszyńskiego, także... Nie, tam się dzieje. Panie radny, przepraszam, ja teraz mam głos. Dlatego zarzucanie panu prezesowi Burkowi, że jest nieprzygotowany do dzisiejszej sesji, czy do dzisiejszej dyskusji, jest co najmniej nie na miejscu. Druga sprawa. Opisuje pan, że tak powiem, ciąg zdarzeń, co pana skłoniło do tego, żeby nakręcić taki właśnie program w telewizji, czy chodzić i straszyć mieszkańców. To ja panu powiem, osobiście uważam, że jeśli pan byłby odpowiedzialną osobą, jeśli pan byłby odpowiedzialnym radnym, to zanim cokolwiek by pan, że tak powiem, w programie ogłosił, to miał pan dostęp do pana prezesa, gdzie mógł pan swoje wątpliwości przedyskutować. Panie radny, nie udzielając pan głosu. Przedyskutować, wyjaśnić. Z pana wypowiedzi wynika, że takich prób pan nie poczynił. Woli pan straszyć ludzi, co moim zdaniem jest niedopuszczalne. Pan prezes, proszę. Ja chciałem tylko potwierdzić pani radny, że tak jak tutaj już pan burmistrz Rach mówił, w momencie przekazania tutaj aportu do spółki ZGM-TBS będą takie same możliwości dla mieszkańców tych nieruchomości, a więc Kanałowej i Ibrahimskiej,
aby nabyć z bonifikatą działkę, grunt przyległy do budynku, jeżeli właściciele z takim roszczeniem wystąpią, bo takie roszczenie im zgodnie z prawem przysługuje. A więc 90% bonifikaty jest zarówno w tej chwili w mieście, no takich wniosków, jakie nie mam, nie było do tej pory, ale też będzie również taka możliwość 90% bonifikaty w spółce. To, co pan burmistrz powiedział, że są te same przepisy, po to one zostały właśnie stworzone, żeby tutaj mieszkańcy nie mieli innych warunków, tylko te same warunki będą. Więc jeżeli będzie taka tylko chęć i wola mieszkańców, tak, im przysługuje, tak jak mówię, z ustawy możliwość wniesienia tutaj o nabycie tego gruntu, też będą mieli bonifikatę 90%, tak jak mieliby dzisiaj. Natomiast, no cóż, wie pan, może ja nie jestem w 100% do wszystkiego, tak jak pan, przygotowany, ale tutaj chciałem pana sprostować, że to nie tak, że my rozwiązaliśmy umowę. Umowę rozwiązała wspólnota Wyszyńskiego 68, a powiem panu, dlaczego umowę rozwiązała wspólnota. Ponieważ postawiła mur i chciała się odgrodzić od działki sąsiedniej, na co według Straży Pożarnej nie można było pozwolić, ponieważ byłoby zagrożenie pożarowe i niemożliwość dojazdu do nieruchomości sąsiedniej. To oni chcieli się ogrodzić. W związku z powyższym spółka na to nie wyraziła zgody, na to ogrodzenie, i wspólnota ta tą umowę rozwiązała. Także trochę inaczej, wie pan, te sprawy wyglądają, jak się je po prostu tak rozbierze na czynniki proste, ale nie chcę tu epatować, bo to są, mówię, sprawy dłuższe. Ja jeszcze raz ponawiam zaproszenie, bo to jest kwestia taka, że to można o tych godzinami mówić i jest tu dużo do zrobienia, jeśli chodzi o regulowanie spraw gruntowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan mecenas, proszę. Ja powiem tak. Czuję się przez pana radnego Wetkę oczywiście kolejny raz wykorzystywany instrumentalnie, ponieważ pan zadając pytanie bardzo ogólne, próbuję uzyskać ode mnie odpowiedź. To było akurat w tym wypadku, w sytuacji, kiedy nic tam faktycznie, ja nawet nie wiem, powiem panu, gdzie to jest, gdyż nawet nie analizowałem tej sytuacji i pan próbuje wykorzystać moją odpowiedź pozytywną, że w przypadku sprzedaży jakiejkolwiek działki musi być dostęp do tej drogi publicznej, obojętnie w jaki sposób, zapewniony. I dlatego wprost panu nie odpowiem, czy w tym stanie faktycznym tak jest. Ja chciałem tylko jedną rzecz podkreślić. Sam pan wie, że również miasta, jak i inne podmioty mają działki, w przypadku miasta również działki, które nie mają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, ponieważ ta działka jest częścią, jest powierzchnią, w której są inne działki. I dopiero w momencie, kiedy miasto by zbywało tą nieruchomość w sposób trwały, to i to też, proszę pana, zawsze w momencie, kiedy my dokonujemy jakiejś transakcji, wtedy konsultujemy się z notariuszem, bo on odpowiada, czy w sytuacji, kiedy dana działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, jak ten dostęp ma być zapewniony. A w zakończeniu jeszcze innej kwestii, proszę zobaczyć, co jest przedmiotem tej uchwały. Przedmiotem tej uchwały jest wniesienie w formie aportu. To nie jest to samo, to oczywiście to jest zbycie, ale to nie jest sprzedaż nieruchomości jako oddzielnej działki ma zagospodarowanie przez inny podmiot. Tutaj następuje zgoda wyłącznie właściciela i w miejsce miasta i to w tej szczególnej formie, tak? W tej szczególnej formie. Jedną z rzeczy ja chciałem podkreślić, bo jestem od 92 roku w Urzędzie Miasta, mam osobę prawną i proszę zobaczyć, panie radny, miasto w 2006 czy 2007, nawet wcześniej jeszcze za kadencji świętej pamięci burmistrza Gomickiego podjęło decyzję, że będzie stopniowo wnosiło aportem nieruchomości stanowiące własność miasta do tej spółki. I konsekwentnie to jest robione. I do tej pory nie były, ja nie słyszałem zarzuty ze strony mieszkańców, z których by wynikało, że ta spółka, co podkreślał pan prezes, jednoosobowa spółka z wyłącznym udziałem miasta Szczecinka stwarzała jakiekolwiek problemy związane z zagospodarowaniem i korzystaniem z nieruchomości sąsiednich. Jeszcze jedna kwestia. Proszę pana, też przed 2006 rokiem władze miasta zastanawiały się,
kiedy jeszcze nie było pana burmistrza Reglasa. Jak to regulować, w cudzysłowie powiem, tą patologię, o którą mówi pan prezes Węgla i tą nierówność, że są mieszkańcy, którzy mieszkają w budynku i praktycznie przez pod... nie mogą dojść do tego budynku, bo kiedyś tylko sprzedawano po ogrysie, a są mieszkańcy, którzy niestety muszą płacić, dlatego że później zmieni się stan prawny. I ustawodawca stworzył takie możliwości, co nie jest wykorzystywane, aby zmusić właśnie mieszkańców takich budynków, gdzie jest działka budynku tylko po ogrysie, aby jednak nabywali teren przylewny. I uważam, że to jest logiczne, uczciwe i sprawiedliwe, żeby tak było. I miasto powinno konsekwentnie w tym kierunku iść. Jestem przekonany, panie radny, że pan podziela mój pogląd, podchodząc racjonalnie. I nie wiem tylko, dlaczego teraz pan tylko wnoszę na inny użytek być może, bo innego racjonalnego podejścia nie ma. Ja mówię tak o prawnik, dlatego że byłem zwolennikiem porządkowania tych nieruchomości, ponieważ pod rządami różnych ustaw zbywanie następowało. I my powinniśmy w tym kierunku konsekwentnie iść. Dziękuję. Dziękuję. Pan burmistrz na to skończy. Ja myślę, że ta wypowiedź tutaj pana mecenasa jest bardzo ważna, ponieważ większość osób po tej długiej dyskusji naprawdę myślę, że nie bardzo wie w końcu, kto ma rację. Pan radny Betka, no, kreując się na wybitnego znawcę tego tematu, prawda, uważa, no, mówi ludziom, że jest inaczej niż mówią wszyscy pozostali. To, że my przekazujemy aportem od wielu lat grunty swojej spółce jednoosobowej, spółce, która jest spółką samorządową, wynika z orzeczenia NIK-u. Myśmy mieli tutaj kontrolę dotyczącą sposobu gospodarowania zasobem mieszkaniowym i gruntami miasta i to, co w tej chwili robimy, jest wykonaniem zaleceń NIK-u. Robimy to od bardzo wielu lat. To idzie jak po grudzie, dlatego że są trudności z przekazywaniem zarówno budynków, jak i gruntów do ZGM-u, ale przyjdzie taki dzień, że te różnego rodzaju umowy o zarządzanie mieniem miasta tutaj, jeżeli chodzi o grunty i budynki, się, że tak powiem, skończą i po prostu będzie to właścicielem, będzie spółka, która jest spółką w 100% miasta. Pan sugeruje coś takiego, że mieszkańcy ulicy konkretnej, na przykład Teatra Chimskiej, tamtego budynku, w momencie, kiedy my przekazujemy grunt należący do tej pory do miasta, przekazujemy do spółki, to oni stracą dostęp do drogi. No, oni nie mają dalej dostępu do drogi, ponieważ niezależnie od tego, kto jest właścicielem tego gruntu, jeżeli gruntem nie zarządza wspólnota, to oni nie mają dostępu do drogi. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia, że właścicielem jest miasto. Właścicielem jest miasto, ale miasto wydzierżawiło ten teren, ponieważ nie mogło go do tej pory przekazać, wydzierżawiło ten teren spółce. Co zrobiła spółka? Spółka zgodnie z logiką poddzierżawiła teren, który dzieli ulicę od pierzei budynku, gdzie dalej potem po obrysie jest właścicielem wspólnota, poddzierżawiła to wspólnocie. I ta wspólnota oczywiście ma dostęp do drogi, tak? To są wszystko pojęcia prawne dla tych ludzi, którzy tam mieszkają, chodzą rano po bułeczki. To w ogóle nie ma to żadnego znaczenia, o czym my dzisiaj rozmawiamy. Jaka będzie sytuacja prawna po przekazaniu tych gruntów? Po prostu umowa poddzierżawienia będzie zmieniona na umowę dzierżawy. Najważniejsze z tej całej dyskusji jest to, że ludzie, którzy nas słuchają, którzy są w różnego rodzaju wspólnotach, powinni zdawać sobie sprawę z tego, że ta sytuacja, że obok ich domu jest jakiś grunt, jakiś obszar, który służy wyłącznie ich budynkowi. I jest to zapisane również w planie zagospodarowania przestrzennego, że ta przestrzeń powinna być gospodarowana przez osoby, które w tym budynku mieszkają. To tego typu wspólnoty powinny zrobić wszystko, żeby wejść w posiadanie tego gruntu. Tak jak powiedział pan prezes ZGM-u, nie wszystkich na to stać, mimo że tam są różnego rodzaju bonifikaty i naprawdę to dokupienie gruntu jest bardzo logiczne.
ale często jest tak, może nie często, ale tak się zdarza. To wszystko jeszcze zależy od tego, co odpowiada zarządca tej nieruchomości, ale często jest tak, że wspólnoty chciałyby, żeby po prostu ten teren prawnie należał do kogoś innego, ponieważ potem mają roszczenia różnego rodzaju. Proszę posprzątać, proszę odśnieżyć, proszę trawę zasiać, chcielibyśmy, żeby tutaj ławki były i tak dalej. No nie, to jest właśnie nielogiczne, dlatego że ten teren służy wyłącznie tej wspólnocie, czyli ona powinna przejąć na siebie odpowiedzialność za ten grunt. I teraz, jeżeli nie stać tej wspólnoty na to, żeby to kupić, to powinna to wydzierżawić. Koszty tej dzierżawy są znikome. Jeżeli ja tutaj to deklaruję wobec mieszkańców Szczecinka, jeżeli są wspólnoty, które są zainteresowane dzierżawieniem gruntu, który zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego powinien należeć do tej wspólnoty, to nie będzie żadnej przeszkody ze strony ani miasta, jeżeli jeszcze jest właścicielem, ani ZGM-u, jeżeli jest właścicielem nowym, nie będzie żadnych przeszkód, bo my jesteśmy tym zainteresowani, żeby ognio, że pan potrafiłby przez chwileczkę przestać mówić, bo ja po prostu, wie pan, jestem już starszym człowiekiem, nie mam takiej podzielności uwagi jak pan. Jak mówię, to nie jestem w stanie się wsłuchiwać w to, co pan mówi w tym samym czasie. Także jeszcze raz mówię, że my jesteśmy zainteresowani tym, żeby wspólnoty miały jakiś tytuł prawny do nieruchomości, która, do gruntowej nieruchomości, która otacza ich budynek. I nie będzie, jeżeli będzie taka sytuacja, że ZGM będzie stwarzał jakieś problemy, to bardzo proszę mieszkańców, żeby się, że tak powiem, udali do burmistrza, my to będziemy wyjaśniać. Pan cały czas mówił jakieś rzeczy, na które nie jesteśmy przygotowani. Ja wiem, że z tą akurat nieruchomością, tam na Wyszyńskiego, coś tam było nie tak, tam był zatarg między poszczególnymi budynkami tam przy tej ulicy Wyszyńskiego i ta umowa, która została podpisana z tymi mieszkańcami, oni potem chcieli ten teren zagrodzić. Grodząc ten teren, powodowali bardzo duże utrudnienia, między innymi chyba dla sklepu, który jakiś był obok, ten i tam budził jakieś zaopatrzenie. To było tyle lat temu, że ja już nie bardzo, że tak powiem, pamiętam, jak to wygląda. Ale to nie jest takie, że pan mówi, jak tylko dostali, to wzięli i wypowiedzieli. Niech pan dokładnie całą sprawę rozezna i powie prawdę tutaj, tak? Jak to, dlaczego tak się stało? Bo to się nie stało z powodu tego, że chcieli wyłudzić jakieś zetknięcia, jakieś pieniądze wyłudzić za nieumowne gospodarowanie gruntem. Tam był jakiś problem, którego ja dzisiaj nie jestem w stanie sobie przypomnieć, ale z całą pewnością tak właśnie było. I to jest... To jest jakiś wyjątek, tak? Tylko od reguły, która mówi, że jesteśmy absolutnie zainteresowani, żeby każda nieruchomość wydzierżawiała, a najlepiej kupowała teren, który jest jej przynależny, jeżeli to wynika z planu zagospodarowania przestrzennego. To, co pan mówi, po prostu pan ludzi wprowadza w błąd. Zasiał pan rzeczywiście takie ziarno niepokoju, że coś się stanie. Dzisiaj na sesji, proszę państwa, coś takiego zrobią, że jutro się obudzicie, ZGM będzie właścicielem, wy chcecie wyjść, a tam płot jest. Nie można już, prawda? Bo tu, gdzie ja stoję, nawet pan tego nie sprawdził, tak? Nie był pan na tyle rzetelny, żeby sprawdzić, że tam, gdzie pan stał, to ten teren należy poprzez umowę poddzierżawy do właścicieli tej nieruchomości. Czyli oni dalej mogą po bułeczki rano wychodzić, płotu nie będzie, bo to jest ich teren.